Jestem Fortuna, do niedawna bogini szczęścia i nieszczęścia. Obecnie bogini wszystkiego tego, co czujesz, kiedy grasz. Czasem wygrywasz, a czasem nie. I to też jest okej. Tak jest! Jestem Fortuna. Mówią, że sprzyjam parciarzom, ale sprzyjam wszystkim, którzy chcą to poczuć. Chcesz? Możesz pobrać aplikację i grać jak chcesz. Fortuna sprzyja tym, którzy grają. Dobry wieczór Państwu. Rozpoczynamy konferencję Cloud MMA 2. Powitajmy gospodarza dzisiejszego wieczoru. Przed Państwem Arkadiusz Pan Pawłowski! Witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie na drugiej konferencji przed drugą galą Cloud MMA! Po raz pierwszy jesteśmy w Płocku. Niesamowicie się cieszę. Mamy przed sobą cudowną publiczność, no a przed nami wiele, wiele, wiele emocji. Kulminacja tych emocji nastąpi już w najbliższą sobotę. Orlen Arena, bądźcie z nami. Biletów już oczywiście nie ma, ale możecie ogarniać pay-per-view. Ja nazywam się Arkadiusz Pan Pawłowski, będę z wami cały wieczór, ale przywitajmy także potężnego drugiego prowadzącego. Przed wami piękny i boski Mateusz Kaniowski! Dobry wieczór, Płock. Moi drodzy, to co się działo na ostatnich programach zwiastuje, że dzisiejsza konferencja będzie jednym wielkim podsumowaniem. Emocje sięgnęły zenitu i specjalnie nie konfrontowaliśmy więcej naszych zawodników, żebyście wy mogli zobaczyć to pierwsi właśnie tutaj. Tak więc zapowiadamy, że będzie mocno. Będzie dzisiaj wiele niespodzianek, ale mamy również na samym początku smutną informację. To jest żart tak naprawdę. Federacja jest bardzo zniesmaczona, jak i wszyscy fani MMA, ponieważ to jest trzeci raz, kiedy pewien zawodnik wypada na ostatnią chwilę. Dwa poprzednie pojedynki miał stoczyć z Marcinem Różalskim, a dzisiaj o 6 rano wysłał wiadomość do federacji, że nie przyjedzie i że Jerome Le Banner wypada z dzisiejszej gali. Tak więc, Arku, zaprośmy jego przeciwnika i ogłosimy wam, kto go zastąpi. Tak jest, panie i panowie, przywitajcie go bardzo, ale to bardzo gorąco. Przed wami Dawid Crazy Załęcki! Dawidzie, ja wiem, że to była twoja wymarzona walka, że dla ciebie Jerome był legendą. Pierwsza myśl, kiedy dowiedziałeś się dzisiaj, że Jerome wypada w ostatniej chwili na 4 dni przed walką? A co, nie będzie go? Niestety. Nie, no obudziłem się tam, nie wiem, o 11 i patrzę, jest nieodebrane połączenie od włodarzy. No już się domyśliłem w sumie, nie? No bo co może być. Zadzwoniłem, no i mówi, że no przykra historia, ale jest jak jest, nie? Zdecydowanie tak, szczególnie, że to nie pierwszy raz. O 6 rano w tej wiadomości było zapisane, że Jerome ma wstrząs mózgu. No i cóż, mamy dla ciebie zastępstwo bardzo mocne. Jeszcze nie mów kto. Czy to jest trudniejszy rywal od Jerome'a Le Bannera?
No powiem ci tak, tak, poprzeczka level wyżej. Miał być mistrz, również będzie mistrz, tyle że z Polski. Powiem więcej, uważam, że to dużo trudniejszy rywal. Jestem w szoku, że Dawid Załęcki bez problemu się na to zgodził. Arku, zapowiedzmy, kto zawalczy z Dawidem Załęckim. Przeciwnikiem Dawida będzie Tomasz Sorora! Witamy Cię kolejny raz w naszych szeregach. Walczyłeś dopiero co z Jayem Silvą, a teraz na 4 dni przed galą bierzesz bardzo ciężkie wyzwanie na siebie. Dzień dobry, dobry wieczór. Tak, to prawda, właściwie kilka godzin do tyłu dostałem telefon, że faktycznie są jakieś zmiany w organizacji. I z jednej strony, właściwie kiedy dowiedziałem się, że Dawid będzie konfrontował się z Jeromem Lebanerem, to pamiętam, że wszystkim swoim znajomym dookoła opowiadałem, że słuchajcie, bądźcie czujni, bo prawdopodobnie do tej walki nie dojdzie. To nie jest pierwszy numer, kiedy Jerome właściwie zachowuje się w ten sposób, bo ja pamiętam takie sytuacje od wielu lat w Polsce, więc warto było być czujnym, ale powiedzmy, że tak czy inaczej jestem zaskoczony, że to się dzieje naprawdę na stykce ostatniej prostej, ale jak to również lubię mówić na sali treningowej, akcja, reakcja, przyjmij, oddaj i wyzwanie podjęte. A twoje prywatne zdanie, skoro mówisz, że to się dzieje za każdym razem u Jeroma? Jeszcze raz. Twoje prywatne zdanie o tym, bo też przecież toczysz walki stójkowe tyle lat, no i tutaj kolejny raz Jerome wypada, mówisz, że to było dla ciebie oczywiste, jakbyś mógł skomentować to wypadnięcie. Słyszałem, że tam jest jakieś wstrząs mózgu, ale śmieję się do Sławka, że może gdzieś tam polał za dużo swojej wódki peszko i dlatego nie wytrzymał tego właściwie jego beret i dlatego szybciutki wstrząs mózgu, a tak naprawdę nie wiem. Wiadomo, że przede wszystkim, jeśli jest tam cokolwiek krzty prawdy, to życzę przede wszystkim Jeromowi dużo, dużo zdrowia, bo to jest jeden z moich ulubionych zawodników. Na walkach tego gościa się tak naprawdę wychowałem, zakochałem się w dyscyplinie K1, więc życzę mu dużo zdrowia i oby to był farmazon tak naprawdę dla jego zdrowia. Tomku, i dla was to również mówimy, droga publiczności, mamy dla ciebie specjalny i dla was również przygotowany materiał, bo być może nie śledziłeś Cloud 2, tak więc obróć się i zobacz, co się u nas dzieje na drugiej gali. Złamy cię jak tą paróweczkę, później cię schrupię. Pozdrowienia. Daj, to mój telefon. Wychodzimy. No i tak jakbyś mógł w trzech słowach powiedzieć, na którą walkę, na którą konfrontację ty czekasz najbardziej? Właściwie tak, może jeśli nie bardzo skrupulatnie, to mimo wszystko śledzę poczynania i tutaj nie dałem się zaskoczyć, ale mimo wszystko za każdym razem wywołuje to uśmiech na mojej twarzy, no bo na co czekałem? Chyba najbardziej interesuje mnie tak naprawdę main event i do jutrzejszego, przepraszam, sobotniego eventu, czyli walka Daniel Omielańczuk versus Denis Załęcki. No właśnie, Dawid, twój syn był tutaj głównym bohaterem naszego filmiku. Jakbyś mógł w kilku słowach dla widzów, którzy nie znają twojej opinii, skomentować to, co się działo między twoim synem a Denisem Labrygą na ostatnim roście. W dwóch słowach, no Denis to Denis. Denis plus Denis, to wiadomo, że była rozruba. Natomiast jak oglądałeś to wszystko, co ty masz w głowie? O wielku mowa. Czy dzisiaj też się mamy spodziewać, że będzie się tak dużo działo u Denisa na panelu? Nie wiem, to już musi zadać pytanie jemu i temu drugiemu. Dawid Załęcki woli przechodzić do czynów, tak więc panowie, face to face, to jest zastępstwo za Jeroma Lebanera. Tomasz Sorora kontra Dawid Załęcki. Moi drodzy, dajcie im brawa. To starcie uświetni nam sobotnią galę. Będzie to bardzo mocny pojedynek. Dawid Załęcki, Tomasz Sorora. Wielkie brawa, moi drodzy. A my już przenosimy się na pierwszy panel dzisiejszej konferencji. Marcin Najman i jego wszyscy wrogowie. Zapraszamy. Arku, czyń honory.
Panie i panowie, bardzo się cieszymy, że dzisiaj tak pięknie reagujecie. Postaramy się dać wam wiele okazji i wiele powodów do oklasków. Już w tym momencie przywitajcie jedyny, niepowtarzalny ambasador Cloud MMA. Przed wami Sławomir Peszko! Bardzo, bardzo gorąco witam Płock. Płock, moje miasto. Szlachta z Mazowsza, witam! Wasz człowiek z krwi i kości. A już teraz przywitajcie kolejnych bohaterów, którzy skrzyżują rękawice w sobotę w klatce. Przed wami Albert Dragon Sosnowski! Jego przeciwnikiem będzie Remigiusz Remi Gruchała! Już teraz, panie i panowie, zapraszamy do powstania, ponieważ przyszedł czas na to, by pojawił się cesarz polskich freakfightów, Marcin El Testosteron Neyman! No, cesarza odkleiło, już ludzi nie poznaje, taka gwiazda, dobrze. A jego przeciwnikiem będzie Piotr Lizak, Lizakowski! Przypominamy wam, panie i panowie, że wszystkie bilety na Cloud MMA 2 w Orlen Arenie zostały wyprzedane. Trwa sprzedaż pay-per-view na galę Cloud MMA 2. Wchodźcie na cloudmma.tv i kupcie pay-per-view już teraz, by nie przegapić żadnej z emocjonujących walk na naszej gali. Sponsorami Cloud MMA są oficjalny bookmacher Fortuna. Zakłady na Cloud MMA dostępne są wyłącznie u naszego sponsora Fortuny. Galę możecie obstawiać na stronie efortuna.pl i w aplikacji mobilnej. Jeżeli macie 18 lat, możecie skorzystać z pakietu na start od Fortuny. Trzy zakłady bez ryzyka do 100, 200 i 300 zł. Podczas rejestracji wystarczy podać kod Cloud MMA. Nasi kolejni sponsorzy to HotPay, system płatności internetowych. Overlord, producent najlepszych akcesoriów sportowych i sprzętu treningowego. Z kodem CloudMMA otrzymacie 10% zniżki na asortyment. Muscle Graphy Nutrition, najwyższej jakości suplementy. Użyj kodu CloudMMA, by uzyskać 20% zniżki na cały asortyment. Motus, producent najwyższej jakości hulajnóg elektrycznych. Patron medialny organizacji Cloud MMA to Super Express. I bardzo ważna informacja, sprawdzajcie profil Fortuny na Instagramie, bo tylko dziś, do końca dnia, możecie wygrać bilety VIP na wyprzedaną galę w Płocku i dodatkowo zobaczyć wybraną przez was walkę pod samą klatką. Panie i panowie, przyszedł czas na pierwszy panel. Ja was zostawiam, proszę o wielkie brawa. Lecimy! Ja jeszcze słowo do tego francuskiego aroganta, który wycofał się z walki. To nie jest tak, że ktoś za dobrą historię tu przyjedzie, zgarnie garze i na koniec odwoła walkę. Tak już na pewno nie będzie. Wolimy dawać Polakom, którzy są też fantastycznymi zawodnikami, freakfightami, robią też duże show i tacy będą w naszej organizacji, a nie jacyś przebierańcy. A tak jak państwo pewnie już zauważyli, brakuje na panelu jednej osoby. Jest to oczywiście Adrian Cios, z tego względu, że mamy dwa pojedynki i kiedy pojawia się w naszej okolicy Adrian Cios, to Marcin Neyman koncentruje się z Adrianem tylko na ich batalii, a mamy tutaj jeszcze oczywiście
Lizaka, tak więc przez pierwsze 15-20 minut będziemy siedzieć w tym składzie, a później Adrian dołączy do nas, żeby Marcin mógł sobie wyjaśnić z nim sprawę. Ale mimo wszystko zadam wam jedno fundamentalne pytanie, wam wszystkim. Jeżeli będziecie na tak, to proszę o głośny aplauz. Czy zgadzacie się, że w naszym kraju jest tylko jedna osoba z pizdą zamiast twarzy? Adrian Ciot! Tak! Lizak, ostatnio byłeś świadkiem tego, jak Adrian razem z Marcinem skradli całe show. Ty jesteś bardzo lubiany, ludzie dużo o tobie piszą, ale jednak trzeba przyznać, że chłopaki zabierają to całe spektrum przy tej sytuacji. No Marcin jest mistrzem robienia show, Adrian tam był tylko workiem treningowym Marcina. Także wiesz, no podobało mi się to, naśmiałem się i lubię takie panele. Ale zrobiłeś ciekawy też materiał z tego panelu, Roastos. Na EBEB ciekawy materiał zrobiłeś, widziałem. Tak, i bardzo duże wyświetlenia zrobił w 2 dni, 400 koła ponad. Dzięki, Marcin. Marcin, widziałeś? Nie ma problemu, zawsze możecie na mnie liczyć. Ja muszę wam powiedzieć, bez jakiegoś sztucznego napędzania koniunktury, w każdej innej walce, w której Lizak by walczył, byłbym za Lizakiem. W tej muszę być za sobą, bo muszę dorwać Adriana Ciota. Więc tylko dlatego, Lizak, muszę po prostu wygrać. Czy już zdążyłeś ochłonąć? Bo tam byłeś bardzo mocno podirytowany i pobudzony. Widziałem, że jeszcze na wywiadach nie, się... Chodzi o to, że większego frajerskiego zachowania nie widziałem na żadnej gali, na żadnej konferencji freakfightowej. I od razu tutaj jeszcze muszę coś dopowiedzieć, bo ja byłem taki dosyć spokojny na tej konferencji. Tam wiele rzeczy nie chciałem dopowiadać, ale... On tam się coś upomniał o jakąś garzę za walkę u mnie. Ja powiedziałem, że on wypłatę dostanie, już w niedzielę po łbie, bo taka mu się należy. I powiem teraz dlaczego. Zrobiłem 20 gal, walczył mi Andrzej Gołota, Andrzej Szpilka. Nigdy nie było takiego zawodnika, który za walkę by nie dostał garzy. Ale Ciot nie zrobił walki, tylko układ choreograficzny. To nie była walka i wszyscy dobrze o tym wiedzą. Więc jedyne, co mu się należy, to po łbie! Marcin, ale jak oglądałem w Krakowie przed laptopem i tak niespodziewanie dostajesz tego partyzanta, to aż mnie ucho zabolało, ten mlask, nie masz problemów, wszystko jest okej. Okay. Słyszycie, nie było. Wszystko nie jest okej, okay, tak? Nie denerwuj się. Czyli laryngolog? Nie denerwuj się. Nie, dobrze. Albert, ty w pewnym momencie naszego roastu powiedziałeś, że znowu jesteś bohaterem drugiego planu. No faktycznie, wszędzie tam, gdzie się pojawiłeś, wszyscy się tukli dookoła, tylko ty siedziałeś spokojnie i myślałeś nad tym, co się dzieje. Tak, faktycznie bardzo zabawna sytuacja akurat na tych roastach, w których ja uczestniczyłem. 2 razy mistrz drugiego planu, nieruchoma sylwetka, też łowca telefonów. Jak widzieliście, zakręciłem się tam, telefon ma się dobrze już, więc spokojnie, uważajcie dzisiaj też na telefony. Natomiast akurat tak się zdarzyło, że robiłem takie roasty, że było zawsze gorąco, więc jest dragon, jest ogień, więc myślę w sobotę będzie tak samo, więc zapraszam serdecznie. Przechodząc z pięściarstwa zawodowego, spodziewałeś się, że kiedyś wylądujesz w miejscach, że gdzie się pojawisz, tam się wszyscy tuką ze sobą i ochrona musi wszystkich rozdzielać? Myślisz, że to naturalna kolej rzeczy? No freakfighty rządzą się swoimi prawami i to jest nieuniknione i to przyciąga publiczność, bo te konflikty nowe powstają, są nowe walki, które potem mogą właśnie mieć końcówkę w oktagonie. Ja jako dorosły już człowiek, były mistrz Europy i zawodnik walczący na największych galach, wszystko raczej było tam szacunkiem, aczkolwiek są pięściarze, którzy też lubią przydymić na konferencjach i wiadomo, że to też podnosi oglądalność. Natomiast walcząc 12, 10, 8 rund, długie pojedynki, to jednak każdy zachowuje, trzyma tą energię na walkę, ale wszystko jest potrzebne, konferencje też są potrzebne, dużo się dzieje, wchodzę do świata freak fightów i mam nadzieję, że z każdym razem będzie coraz lepiej. Myślę, że Albert, bardzo pozytywne komentarze zebrałeś po ostatnich roastach i też po konferencji. Sam zresztą powiedziałeś, że dla ciebie jest czasami stresująco się wypowiadać, że nie jesteś do tego przyzwyczajony i to ludzie lubią naturalność i te ostatnie roasty, gdzie już trochę się rozwinąłeś i pokazałeś swoją twarz i swoją taką zadziorę sportowca, myślę, że bardzo pozytywnie to ludzie odebrali, także tak trzymaj, oby do walki. Fajnie, dziękuję. No, wszedłem do cyrku, więc trzeba też szybko zamienić się w cyrkowca. Niedaleko Warszawy mieszkam, jest Julinek. Tam są pokazy cyrkowe, więc też zapraszam wszystkich do odwiedzenia tego, więc
trzeba być po prostu z czasem. Człowiek później adaptuje się do danego środowiska, do danej sytuacji. Myślę, że ja też to zrobię, natomiast najważniejszy dla mnie jest jednak wymiar sportowy i tutaj te zestawienie, które ja mam z Remim, bardzo twardy pojedynek. Myślę, że to będzie walka, która skradnie całe show. Ale nasz cyrk jest bardzo pozytywny, bo w naszym cyrku nie męczymy zwierząt. Także to jest ta różnica i tego się trzymamy. Nigdy nie będziemy, Marcin. I nigdy nie będziemy, dokładnie. Natomiast Remi, ja wiem, że ty masz ogromny potencjał dymogenny i gdyby nie to, że ty trafiłeś na takiego przeciwnika, którego darzysz sympatią, szacunkiem, jest dla ciebie weteranem sceny, to ja mam wrażenie, że ty byś był pierwszym, który by latał właśnie tak jak chłopaki ostatnio. No pewnie tak by było, nie? Ale do Alberta nie wypada też. Nie ma żadnych podstaw ani nic. No ale to właśnie trzeba byłoby dobrać ci rywala, bo ty chcesz walki z Marcinem Najmanem. Jest przecież umówione, że to jest eliminator do tego starcia, twoja walka z Albertem Sosnowskim. Natomiast myślę, że z Marcinem ty też takich emocji nie wywołasz. Czy jest ktoś, kto po ewentualnym zwycięstwie mógłby stanąć na twojej drodze, żebyś ty mógł właśnie pokazać siebie prawdziwego, takiego jakim jesteś? Wiesz co, zobaczymy, kto się znajdzie. Czy to jest eliminator? No nie wiem, wydaje mi się, że nawet czy wygram, czy przegram, to i tak dam Albertowi chyba pierwszemu szansę z Marcinem. Oni mają większy konflikt do wyjaśnienia, będzie śmieszniej dla dobra federacji, a ja wezmę kogoś, z kim federacja mnie zestawi. Z kim będzie iskrzyło. Z kim będzie iskrzyło. No, dokładnie. Natomiast jestem ciekawy, co by zrobił Remi Gruchała, gdyby zebrał takiego ogłuszacza motywacyjnego, jak ostatnio Marcin Najman? No coś, ty bym zajebał chyba swojego rywala, nie? Od razu. Ja bym nie wytrzymał, ja nie mam cierpliwości, nie? Znaczy, ja bym sobie wyczekał 2-3 minutki, niby spokojnie i potem bach, kontra, Marcin, nie? Ten sam plan. Tutaj Remik wykazuje się tutaj znakomitą taktyką, bo faktycznie we mnie te emocje buzowały, aczkolwiek no bądźmy też obiektywni i szczerzy. Przy tym drugim doskoku do ciota jednak zdążyłem go palnąć w karczycho i tych czterech ochroniarzy nie zdążyło mi ubiec. Ale... Nie wpierdalaj się w panel, kurwa! Wpierdalaj się w panel, cioto zajebana! Dobrze, ochrona! Nie wpierdalaj się Dobrze. W panel, cioto! Moi drodzy, panowie ochroniarze, wpuszczamy Adriana. Tak, już minęło trochę czasu, panowie pogadali. Jak mają być dymy, to niech będą. Jak skarczycho, za mną stało krzesło! O, i znowu mi z drugiego panu! Wpadłeś we mnie, ja się potknąłem o krzesło i usiadłem, kurwa! Nie dostałem, pokaż! Teraz Albert, pokaż. Albert jest takim ala mini sędzią, jak ale Binkowski. Ale w jaki łeb, kurwa? Ring wolny, pierwsze starcie. Adrian, a tutaj będzie coś pokazywane, widzę, tak? Przygotowana zasadzka! No powiem tak, takiego... Szmata na nic innego Adrian, nie zasługuje. Chodź. Adrian musi usiąść z nami. Ma miejsce dla siebie tutaj za nami. Tutaj na środku. Albert, no powiem tak, znowu. Takiego ruchu. Albert, znowu zobacz, gdzie siedzisz, nie? Skomentuj, bo... się ewakuowałem wcześniej, mam iść z drugiego planu. Czekaj, ja zmieniam miejsce. Nie, ja idę na koniec. Tyle masz do pokazania. Oj, Sławek, pogadamy. Człowieku, jesteś człowiekiem ale, bicia z partyzanta, się, kurwa. Się nic innego bombę, nie należy. Bombę, nie kurwa, z partyzanta hajdę, biłeś. Innego. Pana Jacka, kiedy miał kontuzję ręki, miał ręce z tyłu, biłeś z partyzanta. Takiemu człowiekowi jak ty, kurwa, taki liście, kurwa. Ty się wody boisz! Wodą. Ty pedale, tak. Ty się wody boisz! Pedałem to ty jesteś! No kurwa, lać wodą! Cioto zajebane! No to chodź face to face, kurwa! Cioto zajebane! To wodą lać, cioto zajebane! Klikamy! Albert, dawaj! Lejcie się! Dawaj, lejcie się! Tak jest! Bitka, lejcie się! Lejcie się! Kurwa! Człowieku, ty kurwa każdego jesteś swojego rywala biłeś z partyzanta, tylko za te słowa należy ci ten lekki list, kurwa. Ciotą, wiedzą o gdyby nie ochroniarze, bo ty już szukałeś dziotka pod podłogę, kurwa. Zobacz, kurwa. Tylko byś plus potrafisz rzucać jedzeniem, jesteś kurwa. Taki przykład dajesz. Jaką w życiu widziałem. Można na ciebie tylko na harcha. Panel, tylko czas. Tyle. Dlatego jesteś szmatą, na którą będę pluł za każdym razem. Kurwa. Szmatą. Marcin, okay. Już panowie ochroniarze są przez ciebie wszyscy zaleni, już nie lejemy wodą, też jesteś brudny, ja ci zabiorę tego energię. Mogę tu pana prosić? Dobrze, usiądźmy i pogadajmy.
Panowie, ja bym chciał pokazać jeden fragment, żeby wszyscy widzowie, którzy nie wiedzą, dlaczego to się wydarzyło, mogli to zobaczyć. Panowie, wy też spójrzcie jeszcze raz na motywacyjnego ogłuszacza. Motywacyjnego? Dawka motywacji. Prosimy o plik, tak, Marcin Najman, Adrian Cios. Chcecie to klepnąć, to zróbmy wam face to face oficjalny, skoro mimo wszystko, co by się nie działo, do tej walki dojdzie. Zapraszam na środek. Co za to, kurwa, co zrobiłeś, się rzuciłeś do mnie? Oto skurwa. To właśnie za to, kurwa, że się do mnie rzuciłeś. To i tyle, za tydzień walki. Za to, że się rzuciłeś do mnie. No to masz dzisiaj w pierw. Oj, mocno się rzuciłeś do mnie. Nie, nie. Adrian, bo widzowie cię nie widzieli. Zacząłeś pokazywać, że Marcin zatańczył, czy o co ci chodziło? Nie, chodzi o to, że tutaj pełen szacunek dla ochroniarzy, że dobrze wyczuli, żeby Marcina za pod ręce złapać, bo Marcin... Ja inaczej, ja może wytłumaczę to w ten sposób. Chcę to grzecznie, kulturalnie wytłumaczyć. Na pewno każdy, a przynajmniej większość, miała kiedyś taki stary komputer z takim dużym monitorem. I on się często przywieszał. I niech się klepnie w pierś, ten chociaż raz ten monitor nie przyjebał, żeby się odwiesił. I ja jestem z siebie dumny, ponieważ pan Marcin, kurwa, wielki cesarz, uderzał z partyzanta bombę na face to face, pana Jacka po kontuzji na face to face, więc jak psu budę należało mu się chociaż raz od polskiego Freak Fightu wypłacić jednego liścia, kurwa. Nigdy w życiu, nie słuchajcie tej zjebanej szmaty. Ale ty, życiu, Jezus, ja mam pokazać, kurwa. Nigdy w życiu nikogo nie uderzyłem z partyzanta. No to może pokażemy. Zamknij pizdę, no to teraz ja bo i tak nie masz twarzy. To może ja. Zamknij pizdę. Ale człowieku, słuchajcie, spójrz na moją twarz, spójrz na twarz. Stary Murański. Dobrze, to jest to, awantura. Stara gangrena nie dostała ode mnie z partyzanta, bo no to ja pięciokrotnie... Zamknij tą pizdę. Pizdę to masz ty, kurwa. No, tak, obok siebie, zgadza się. No obok, ja obok siebie, po lewej. Pizdę, kurwa. Słuchajcie. Murańskiemu mówiłem 5 razy, nie róbmy tego face to face, bo podejdę i ci wyjebię. Przecież to wszystko słychać, tam nie było żadnego partyzanta. Bomba mi ubliżył, dlatego dostał. Ty też mi ubliżyłeś. Ty szmato, tobie się nie da ubliżyć. Tobie się nie da ubliżyć, ty kurwo szmato. Tam ci ten ryj gruba. Jesteś zwykłym, niedojebanym zjebem, dobrze, który nie ma twarzy. Marcin Najman. Który nie ma twarzy. Powiedział to dojebany człowiek, kurwa. Dojebany Marcin Najman. Słuchaj, powiedz mi tak. Powiem. Dlaczego masz pizdę na twarzy, a dlaczego masz owłosioną? Ale... Dlaczego masz tą pizdę owłosioną? Ale ty masz pizdę owłosioną, kurwa. No obok siebie, no, siedzi obok mnie, no wszystko się co zgadza. Gruba się tutaj ja się z nim w pełni zgadzam. O Jezus, na... Mam taką pizdę, nie. To jest tak. Dostał liścia, coś się zawiesiło i chodzi mi pizdę owłosioną, pizdę owłosioną. Marcin, ty jeszcze raz potrzebujesz z drugiej strony, żeby się odwiesił. Czterech ochroniarzy nie dało rady ocalić go od tej lepy, którą dostał w karczycho. Zobaczcie sobie to spokojnie. Lepie? To jest u mnie na, mediach społecznościowych. To jest na zasadzie. Więc, ale posłuchajcie, ale to nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, że ten człowiek bez twarzy musi po prostu dostać w pierdol i to tylko to się liczy. Marcin, opowiedziałeś o tym swoim wielkim ciosie, który miał rozpęd około 2,5 metra. Pokażmy to. Pokażmy. Ale zwolnijcie tempo, czy dostał kurwa na łeb, czy nie. Zobaczmy. I od razu mówię. Wyprzedziłem 4 ochroniarzy, którzy byli pół metra ode mnie. Myślałeś, że co, ty się bał ciebie, kurwa? Adrian Cios, ty mnie znasz, kurwa, Adrian Cios. Ze wcześniejszych lat, zmieniamy ksywę z Uniku na Cios. No to zobacz. Adrian, mam pytanie, bo mówisz, że myślałeś, że się będę bał. Czy ty chcesz zrobić tego face to face'a jeszcze raz, kiedy Marcin już oberwał, czy nie chcesz? Dalej, ja mogę zrobić tego face to face. Marcin też chcesz? Tak, dawaj. Od razu. Ty, kurwa, ja miałem krzesło z tyłu, kurwa! To szmaty można tylko tak. Ja miałem z tyłu krzesło, przyjrzyjcie się jeszcze raz! Mówię wam jeszcze raz. Wpadł na mnie, ja ale co ty tłumaczysz, ty debilu, jak ty w ogóle nie masz rozumu? Ale co ty porównujesz, dostanie kurwa tej listwy, a jakiś tam strzał w karczycho? Lizak, ty się nie boisz, że Marcin nie dojdzie do walki z tobą, jak tutaj się tyle dzieje, że jakaś kontuzja zaraz wpadnie? Nie, no myślę, że cios nie skontuzjuje Najmana, chociażby chciał. Okej. Brawo, brawo, Liza. Lizak powiedział... Za głupi jesteś, żeby to zrozumieć, ale co podsłuchujesz, kurwa, chcesz za głupi jest. On się pyta, Kaniuckiego, co ma odpowiedzieć. Ja się za pytam, głupi jesteś, ty debilu, ja się pytam, żeby to zrozumieć. Pytanie zadał Lizak. Ale Lubacie jakbyś miał twarz, a nie pizdę, to może by ktoś zrozumiał, ale dobrze? Ty pizdą gadasz. Ja nie słyszałem pytania, głupie, kurwa.
Jezus, no kurwa, po tej listy. Ej, dobra, już wystarczy ciosa. Weźcie go, wypierdolcie go. Już właśnie o to chodzi, chuj ten przybłęda tu przyszedł. Przyszedł i drze mordę, wypierdalać z tym przybłędem. To drze mordę, wypierdolcie. Wypierdalać z tym przybłędem. Przecież cię tu nikt nie chce. Niech wypierdala. Nikt cię tu nie chce, nikt cię tu kurwa. Ale o czym, nie... jakby mi nikt nie chciał, tu nie się... No nikt cię tu nie chce, rozumiesz? No, niech publika zdecyduje, czy cios out. Masz na harkany, na ryj możesz iść. A kurwa, ty masz na harkany, grupa. Przypomnijmy, nie, no ty masz na że harkany, pierwszy na pojedynek to będzie szósta walka sobotniego wieczoru w Płocku, czyli Marcin Najman kontra Lizak. I ostatnio podczas programu Marcin Najman powiedział, że chce aneks do umowy, że nawet jeżeli będzie znokautowany, to ma zostać dopuszczony do walki z Adrianem Ciosem. Publika... Nie, chodziło o coś innego, stop. Chodziło o to, że jeżeli walka nawet z Lizakiem zakończyłaby się innym werdyktem niż moja wygrana lub przegrana na punkty, to że mam mieć możliwość wyjścia do tej pizdy. Tak, tak. Ma możliwość wyjścia do tej walki, tak. Nie do tej walki, tylko do tej pizdy, mówię. To ja do pizdy muszę wychodzić, no, kurwa. No, no tak, no ty nie masz daleko, masz na twarzy. No mam tu blisko, nie masz daleko, kurwa, widzę twarzy. Tutaj pizdę. No kurwa, po tym liściu dalej widzę, nie doszedł do siebie, kurwa. Publika. Czy wy chcecie, żeby na 100% Marcin Najman stoczył dwie walki w sobotę? Bardzo dobrze. No i kurczę, Lizak, masz tak wielki pojedynek, jesteś 40 kilo lżejszy. I widzisz, tutaj się dzieje bardzo mocno. Czy ty też tak bardzo czekasz, żeby zobaczyć, co się stanie dalej? Czyli ty walczysz z Marcinem Najmanem, potem siedzisz z popcornem i kibicujesz. Na pewno przyjdę i będę kibicował Marcinowi. Dziękuję, Lizak. W każdej innej walce ja będę też trzymał kciuki za ciebie. Natomiast Remi, tutaj coś krzyczałeś do mikrofonu, kiedy panowie się wykucali ze sobą. No jo, że przyszedł, kurwa, i drze mordę ogólnie, niech wypierdala, nie? Nie wypierdala, ale, ale nie, ale na brawo! Nie, no teraz to jest, kurwa... Tym bardziej, że już ma mordę o harcha, no może iść, wszystko już załatwione. Ja brawo ci przybiłem, Marcin, kurwa, ostatnio. No ale nie, no to akurat szczerze, obiektywnie, jakby mega tutaj szanuję. Szczerze, przecież tego ale słowa nie znasz, ty debilu, ty tego słowa nie znasz. Nie, że kurwa, no ja tak, teraz chcę powiedzieć, no zdanie. Chwilę, kurwa, no. Mów, Adrian. No nie, po prostu chodzi mi o to, że ja przyszedłem, on tak samo się do mnie rzuca. No drzesz mordę, stary, kurwa, a, nie? Tylko ja no drzesz mordę, to już wypierdala. Ale Jezus, kurwa... Pierwsze... Dobra, napiłeś się energetyka, to idź. Napiłeś się energetyka, wypierdalaj. Ale o czym ty mówisz, kurwa, grubasie? Ja tylko... Wiesz, koalicja się zrobiła tu straszna. Przeciwko... Jaka koalicja, człowieku? No przecież to jest patentowany zjeb. No. O Jezus, kurwa, Marcin dostał listę. Jaka nie będzie chodzić? Ta koalicja, ja jestem sam, mam wyjebane, ja jestem sam, nie? No chodzi, tu nikt nie potrzebuje żadnej koalicji. Na takiego, kurwa, lumpa, no przestań, przecież to jest włóczęga. Jego nawet nie dopuścili na początek konferencji. Ale musiał Włóczęga przyjść, nie poprosić o wejście, no ale już, kurwa, został ocharchany, może nie wypierdalać. Nie, ale wytłumaczyli ci, po co nie dopuścili, kurwa, Marcin, przygłupie. Natomiast ja przypominam wszystkim zawodnikom, że mamy tutaj nasze czerwone grzybki, które po naciśnięciu wywołują face to face'a z wybranym rywalem. Tak więc, jeżeli ktoś z was ma potrzebę spojrzeć w oczy swojemu przeciwnikowi, każdy może podejść, kliknąć i do takiego face to face'a doprowadzimy. Jeszcze raz co? Panowie, podejdźmy jak najbliżej. Dawaj do nich, dawaj do nich, Albert. Będą dymy. Zapraszam. Nie. Dymy. A jak wyglądam na miejscu prowadzącego? Panowie, nie jak zrobimy wyglądam? Face to face'a, rozumiem, tak? No. Siema. Cóż. Marcin nowy rodzaj face to face'a wyznaczył. Ja pierdolę. Albert, ja widzę, że ty patrzysz wciąż z niedowierzaniem, ale już z uśmiechem. Już przybyłeś trochę w tych freak fightach i już trochę cię to nawet bawi. Sami swoi już, sam znam ten klimat. Odnalazłem się już. A kto ma rację w twoim odczuciu w tym konflikcie między chłopakami? Powiem ci, nie ingeruję w ten konflikt. Niech sobie wyjaśniają sami. To ja tego pytam ciebie jako postronnego widza, który wiesz, siedzisz tutaj, widzisz to wszystko. No chłopaki czują się jak w cyrku, wiesz, wszyscy się bawią. Ale ja uważasz, nie... uważasz, Albert, że to było w porządku, że podchodzić? Pokazałem ci szmata, filmiki, jak on walił z partyzanta. Nie, uważasz? Nie, pod tym względem było naprawdę to poniżej pasa. Marcin jako cesarz, dorosły facet, podchodzi normalnie, chce zrobić fajne show face to face, nie wypada takiemu... Gówniarzowi uderzy go prosto w twarz, nie? Bez partyzantów. Przecież, ale brawo, na tym stage'u rozmawialiśmy, Albert!
Tu nie chodzi o to, żeby ktoś Ale chwila. Obiektywne ocenienie sytuacji. Jezus, jak przyszła taka pizda, która nic nie znaczy, którą stworzyłem i którą teraz muszę wypierdolić z tego świata raz na zawsze. I nic więcej. Dobrze, ale Adrian mówi, że coś do Alberta rozmawiałeś, tak? No tak, ja z Albertem na przykład... Ja rozumiem, Albert, jest, jakby mam do ciebie ogromny szacunek, bo jesteś ogromną postacią i to jakby nikt nigdy ci tego nie zabierze. Ale na backstage'u, jak rozmawialiśmy na ten temat przed chwilą, zapytałeś mnie, dlaczego tak, czy to było... Nie do końca się z tym zgadzałeś. Pokazałem ci filmiki, dwa filmiki, w których to właśnie Neyman uderza, kurwa, innych, a ty powiedziałeś, a w takim wypadku, no to jest okej. Okay. Nigdy nikogo nie uderzyłem z Partizanem. Tak, to prawda, że faktycznie mają niewyjaśnione sprawy i tutaj słyszeliśmy na tym roście, że była lewa albo prawa, nie wiem, jak to wyglądało. I faktycznie Adrian pokazał mi dwa filmiki, kiedy Marcin atakuje bombę i Murańskiego liściami pierwszy. No, ale nie pokazał ci... Bez ostrzeżenia, jak... bynajmniej tak to wyglądało w tekstu tak, na YouTubie. Tak. No, bo on to wyciął, bo to jest zjebany manipulator. Pokazał, że on, wiesz, też tak wyglądała Lizak, sytuacja, odwrócę, to prawda. Odwrócę to jest manipulator. Chodzi o to, tylko dokończę, że jeszcze raz wam powtórzę, żebyście zapamiętali i sobie to przypomnieli. 5 razy ostrzegałem. Nie róbmy face to face ze starą gangreną, bo podejdę i wyjebię mu w łeb. Przecież ja to mówiłem. Tam nie było żadnego Ale kto cię słucha, kurwa? Bomba, nigdy nie wierzy w to, co ty nie możesz gada, słuchać, też... bo ty w ogóle jesteś zdeformowany. Ty nie masz twarzy, ty masz pizdę, więc ty nie możesz nic słuchać. Lizak, wrócę do roastu i do tych telefonów. O co chodzi z tymi kobietami? O co chodzi z tymi kobietami? Lizak akurat cię samo słyszy. Pytanie jest, o co chodzi, że tyle kobiet do ciebie dzwoniło? To jest Playboy, nie? No, nie wiem Playboy. Właśnie, o co chodzi. Czy to są jakieś żarty, czy co? No, dzwonią te dziewczyny, ale ten... No, ale lepiej dziewczyny niż faceci, nie? Leło, dokładnie. Ty nie jesteś w żadnym związku, tak? Nie, no nie jestem. Nie, no ladies! A co, Sławek, nie strasz mnie. Nie no, nie jestem, jestem singlem, jest dobrze. Ale jeszcze. Coraz więcej plotek się pojawia, że influencerki dzwoniły też do programu. No może dzwoniły. To... No uchyl, rąbka, co nie, tam no, się nic, dzieje? Nic nie uczynam, u Lizaka na zapisy się nie spotykam, spokojnie. Czy a nie... tym bardziej nie z influencerkami. Pierwszy Playboy Cloud MMA, Lizak. No, taka funkcja. Nawet pseudonim dobry. Marcin, może jak z nim wygrasz, to przejmiesz po nim pałeczkę. Nie, nie ma takiej opcji, ja mam żonę. Nie te lata, ja już nie jestem kawalerem. Ostatnio rozmawialiśmy o tym i pytałem Alberta Sosnowskiego podczas roastu, co sądzi o tym, że aż takim faworytem jest Remi. Remi, tobie nie zadałem tego pytania. Jestem ciekawy, jak ty się czujesz z tym, że wychodzisz do gościa, który... 10 lat temu, no troszeczkę więcej walczył z Kliczko, a teraz wychodzisz i to ludzie stawiają na ciebie, tak jakby tutaj zobaczymy, wszyscy, jakie jest, to praktycznie co do jednej osoby. 1,20 na 3,60. Wiesz co, o patrz. Wiesz co, statystyki nie walczą, ja się przygotowuję jak do Mistrza Świata, a wiem, że 15 lat temu Albert by mnie zabił, nie? Także ta walka nie miałaby sensu wtedy. Ale dzisiaj Gdybyś Albert... miał 10 lat, to trochę prawda. No nie, ale nawet jak ja bym był w tej formie, co jestem i Albert, gdy walczył z Kliczko 15 lat temu, tak, 14, no to by mnie zabił, tak? Ale dzisiaj jest 15 lat starszy, trochę walk stoczył, trochę przegrał, także mogę z nim podjąć rękawicę wtedy. I tak, z wielkim szacunkiem oczywiście podchodzę, wiadomo, ale no wtedy wiadomo, co by się stało, tak? A teraz jakieś tam szanse mam. Bukmacherzy tutaj tak to oceniają, ja w ogóle na to nie patrzę, tak? Przygotowywałem się mega, jak do każdej walki, jak do Mistrzostwa Świata i postaram się wejść i wygrać. Z tymi kursami to jest tak, że wiecie, że obstawiasz pewniaczka na pewno wejdzie, a na koniec jest niespodzianka. Sławek, ty mi nie życzysz tak źle, nie? Nie życzę, ale tak różnie jest w piłce przede wszystkim, różnie to bywa. Ostatnio Jerome LeBander opowiadał właśnie o takich sytuacjach, jak jeździli z Bobem Sanem. Nie wspominaj mi o nim! Poczekaj. Wyjazd mi z kraju! Jak jeździli... do Japonii i jako już bardzo doświadczeni rywale walczyli z takimi młodymi Japończykami. I właśnie często byli stawiani na pożarcie dla takich młodych, gniewnych, ale to jest tak, że 9 razy się uda, a 10 nie. Także ja, jeżeli miałbym oceniać tą walkę, to Marcin, uważam, że faktycznie uważaj, co mówisz, lekkim Marcin, faworytem nie? jest Remik, ale nigdy z takim kocurem, jak był Albert, no bo przecież wiecie, no przecież to nie jest tak, że on zawsze zadawał cios i wypadał z ringu, nie? To zawsze tak nie było. Także on też ma wielkie walki na swoim koncie, był mistrzem Europy i tu się wszystko może wydarzyć. Żeby tylko Albert nie brał przykładu z ciebie i nie kopał w boksie, nie? No, ale to nie była walka bokserska. Nawet ten Don Patus ostatnio, jak dostał po tym łbie, to mówił w wywiadzie, tłumaczył, przecież w małych rękawicach to nie jest walka bokserska. No kurwa, tyle czasu mu zajęło, żeby to zrozumieć. No dobra, ale ty mówisz o gościu, co jest wolny jak ketchup, nie? To nawet nie ma co gadać.
Albert, nie odpowiedziałeś na tą zaczepkę o wypadanie z ringu. Już kolejny raz tak podgryzany trochę jesteś. Co ma odpowiedzieć, jak wypadł? No przecież odpowiedział ostatnio, że takie rzeczy się zdarzają. No. Tak się pisze historię polskiego boksu, nie? Wiesz, i można pośmiać się z siebie, bo zdarzały się też takie sytuacje. Ja byłem jako jeden z nielicznych, który miał taką sytuację. I fajnie to wspominam teraz. Naprawdę się z tego śmieję. Akurat była fajna sytuacja, ale... Słuchaj, Albert, ja myślę, że Albert nie mówi nam wszystkiego. Albert, przepraszam, że przerwę, ale jak to jest, jak już wypadasz z lin, to możesz potem wejść do tego, czy nie? Masz określony czas. Masz określony czas na powrót do ringu i Albert zdążył. Natomiast Albert nie mówi nam chyba wszystkiego, bo mi się wydaje, że tam był inny myk. Chyba gdzieś też tam jakaś taka ciota siedziała na tym pierwszym rzędzie i Albert zobaczył i zadał cios i chciał od razu w pierwszym rzędzie to zadać, ale... Uch, za jednym zamachem, nie? Ten mu znowu tłumaczy, ten kurwa nie rozumie. Nie, no. Nie, no kurwa nie rozumie jak mlaska. Jesteś kłąbem, kurwa, jesteś kłąbem kapuściany. Jesteś kłąbem i nie rozumiesz. Nie każdy jest tak jak ty, kurwa, i nie porównuj wszystkich do siebie, przygłupie. Ja już chcę sobotę, chcę już tej walki, mam nadzieję, że do niej wyjdziesz. Już kurwa nie mogę patrzeć na ciebie, już kurwa chcę stąd po prostu iść i w sobotę cię przecież po prostu najebę. Wszyscy ci tu mówią, wypierdalaj stąd. Po ale ja jeszcze czekam, co masz mądrego do powiedzenia, bo najwięcej masz do powiedzenia, wypierdalaj stąd. Kurwa, standard. Jeszcze Albert jeszcze nawet nie masz swojego miejsca, kurwa. Jeszcze Albert mu nie powiedział, ale czekamy. Jak kurwa, do stolika, no. Ale tak, Adrian, tak całkiem serio, sądzisz, że dojdzie do twojej walki z Marcinem? Gdybyś miał tak powiedzieć procentowo, na ile procent sądzisz, że Marcin wyjdzie do tego pojedynku? Do roastu dawałem małe szanse. Po roście uważam, że w końcu udało się Marcina na tyle zrestartować, że wyjdzie do drugiego pojedynku. No już bardziej go nie mogę zmotywować. Nie, ja uważam, że wyjdzie wszystkim na dobre to i myślę, że nawet Marcinowi podziękuje mi kiedyś za to. Istnieje taka szansa, Marcin? Nie, no nie słuchajcie debila, to jest głąbka puściany, nie ma co komentować. Poza debil, tym, który z tobą wygra walkę. Poza tym w ogóle... Naprawdę, szkoda czasu. No. Ja nie chcę się powtarzać, no ale tutaj przecież dorośli panowie powiedzieli, no wypierdalaj stąd, no, po co ty tu siedzisz? Co ty, ale o co kurwa, ty nie będziesz... A gówno, kurwa! Co ty, gówno, mówię kurwa. Wypierdalaj, to wypierdalaj, gówno, ja tu siedzi, kurwa. Marcin, a podasz mu rękę po walce? Nigdy w życiu. Nie, ja tak samo nigdy w życiu. Nie ma takiej możliwości. Ja podałem lewą ostatnio, źle złapał. Tobie podawali, ty kurwa debile. Marcin zapomniał, że cię rękę, nie głowę podaje. Tylko, że nie rękę, kurwa. Natomiast Lizak, bardzo mi się podobało, jak ty za każdym razem, kiedy dochodziło do bójki na roście, wycofywałeś się od razu, uciekałeś w drugą stronę i krzyczałeś, że nie chcesz mieć kontuzji. Nie, no to by było mega głupie, wiesz, jakbym teraz wypadł, bo oni się pobili i któryś byś by wpadł na mnie i bym coś tam, wiesz, skontuzjował się, to było mega słabe, dlatego zawsze się odsuwam. Nie chcę w tym uczestniczyć i nie chciałbym takiej meli zgarnąć na koszulkę z kinami. A tam było blisko, bo Marcin Najma w pewnym momencie chwycił za stolik szklany. Tak, tak. Ale no. Nie dał rady udźwignąć, całe szczęście, kurwa, nie rzucił. Bo Marcin dźwiga całe freak fighty na swoich ja ramionach. Ja dźwigam całe freak fighty, ty debilu, kurwa. Ty debilu, kurwa. No to tak udźwignąłeś, że cesarz listwę dostał. No, morda kurwa, w kubę w ogóle. Nikt cię nie ale udźwignąłeś. Ale zrozum to, że nikt cię nie słucha, kurwa, rozumiesz? Moi drodzy. To mnie interesuje, co masz do powiedzenia. Jeszcze na sam koniec. Zrobimy ten face to face pomiędzy panami, bo tak jak mówiliśmy, Marcin Najman ma dwa pojedynki podczas sobotniej gali, ale najpierw zobaczmy jeszcze face to face'a między Albertem Sosnowskim a Remim Gruchałą. Panowie, zapraszam na środek. Tutaj ochrona nie musi się aż tak napracować. Waga ciężka. Bardzo doświadczony bokser, pięściarz. Oraz zawodnik walk na gołe pięści, słynący z tego, że nie ustępuje i walczy do samego końca. Słowa prosto w oczy, panowie. Powodzenia. Dziękuję. Będą grzmoty w sobotę. Szykuj się. Bądź gotowy. Palimy się. Nie ma pierdolenia, jest bitka. Stawiamy na sport. Będzie najlepsza walka. Sądzisz, że to może być najlepsza walka? Najbardziej krwawa, taka... Sążna? Zobaczymy, czas pokaże. Postaramy się. Bo małe rękawice mogą powodować też szybką możliwość nokautu z jednej bądź z drugiej strony. Wiadomo, na tym to polega. Nokauty to jest esencja sportu walki. Panowie, pozycja bokserska. Albert będzie musiał sobie piachu naładować do rękawic, żeby mi coś zrobić. Albert Sosnowski, Dragon oraz Remi Gruchała. Panowie, wracamy na miejsce. Bardzo wam dziękuję. A teraz oddajemy głos tym, którzy najbardziej lubią spędzać ze sobą czas. Mi to się wydaje, że wy to w przyszłości się naprawdę zakumplujecie.
Ale zróbcie normalnie tego face to face'a. No ja chcę zrobić, on pluje, kurwa, no głąb jeden. Kurwa, dostał. Ale jak widzę taką pizdę zamiast twarzy, to taka moja naturalna reakcja. Ale man już ślinę zbiera. Martin całego face to face'a ślinę zbiera. No idź, Adrian. Ty kurwa. No idź, Adrian. Tak zrobicie face to face. Kurwa, nie, jak nie, wypluję, nie, to co masz w mordzie, no kurwa. No, jak wypluję ten przygłup, to kurwa. Tak, jak face to face? Marcin, bo już ochrona jest mocno też podgrzana. Otwórz A, powiedział Adrian, a Marcin pokazał, może już nie ma. Dobrze, robimy face to face. Opluł go, opluł go. To jest debil, kurwa, nie ma co. To jest, no patrzcie, z psychiatryka. O tak prowadzą w psychiatryku ludzi, kurwa. O tak, ci co plują. Wy spierdalaj, kurwa, co? Spierdalaj, kurwa. No, odkleiło mu się, kurwa, odkleiło mu się. No debil. Dobra, dobra, koniec, koniec. No debil, kurwa, właśnie. To jest, nie no, kurwa. Przepraszam wszystkich za tego liścia, bo naprawdę myślałem, że pomoże, a kurwa jeszcze gorzej. Marcin, już wyluzuj z tym, bo już widzisz, że ochrona jest też popluta przez ciebie, już dajmy spokój. Dobra, Marcin Lama Najman. Na nic innego nie zasługujesz. Marcin Lama Najman, lamy tak plują, wybaczcie, jak mi się skojarzyło, musiałem, kurwa, ale no, identycznie. Lizak, czy ty wyjdziesz i zrobisz normalnego face to face'a? Tak, ja wyjdę, bo myślę, że Marcin mnie szanuje tak na tyle. Tak więc przypomnijmy, szósty pojedynek karty, Marcin Najman kontra Lizak, zapraszam do face to face'a. Stwierdziłeś, że Marcin się tak szanuje, że nie będzie takich sytuacji. No jestem pewny tego. Ale widzę, że Marcin zły cały czas na Adriana. Marcin Najman oraz Lizak. Wielkie brawa, moi drodzy. 40 kg różnicy między jednym a drugim. Wzrost podobny, Marcin jest troszeczkę niższy. Tutaj będzie się działo. Lizak, tak jeszcze kończąc to wszystko. Ludzie też często pytają, w jaki sposób ty chcesz przejść te 40 kg? Wiadomo, szybkość to jedno, ale z drugiej strony sam wiesz, jak to działa. Kupcie pay-per-view, to zobaczycie w sobotę. Z linka mojego oczywiście. Lizak się wysmaruje olejem kujawskim i będzie ślizgi albo dżemem i nie da się złapać Marcinowi. Sugerujesz, że to Marcin będzie obalał? No, sugeruję, że Lizak nie da się złapać, nie? Będzie ślizgi. Idę od razu na knockout, tak jak zapowiedziałem. Ogólnie, jak gdzieś słyszałem w kulwarach, o Jezu, kurwa. Że taktyka Marcina na to, żeby Lizak go nie udusił, to głowę w lubrykancie wysmarować, więc też uważajcie, żeby sędzia dobrze sprawdził. Wypowiedź wasze, a to brawo! Wypierdalaj! 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 O Jezus, kurwa, debil się odpalił. Adrian, dobrze. A tak poważnie, to jak ty się czujesz jako taki antybohater? Znaczy wiesz co, ja jestem przyzwyczajony do tego i mam to gdzieś, robię swoje, wiesz, jakby dostałem walkę z tym przygłupem, zasłużył na Litwę, to ją dostał, a kto ma to weryfikować, to na pewno nie ja, czy kurwa nie ten przygłup i czas pokaże. Ja wiem, że tutaj jeszcze jedna osoba się czai na Adriana Ciosa, ale nie wiem, czy mogę mówić jeszcze, czy już nie. Nic nie wiemy. No, Zibi, zapraszamy! Zbigniew Bartman, zapraszamy! Jest. Zbigniew Bartman. Jest. Brawo dla Zbyszka. Chodźmy na środek. Chodź ze mną na ten. Zbyszku, o co chodzi, że się czaisz? Już moment, bo witaliśmy się, ale się jeszcze przywitam oficjalnie. Dzień dobry, Zbyszku. Reprezentant Polski w siatkówce, ostatnio zawodnik, który pokonał Tylko Tomka proszę, Hajtę. Nie przerywaj mi, dobra, nie wydzieraj się, ale... daj mi powiedzieć, dobra? Jakby generalnie ja nie miałem pojęcia, kim ty w ogóle jesteś, dopóki żeś nie zadzwonił, gdzie mieliśmy spotkanie w gronie sportowym przed meczem z Wyspami Owcem, z Wyspami Owczymi. I dzwonisz i tu do mnie się jakoś burzy, że ty ze mną walkę jest, chcesz. Mm. Że zapraszasz mnie na następną galę. Miałeś nie przerywać. Ja nie miałem pojęcia, kim ty jesteś. Sprawdziłem, zobaczyłem pierwszą konferencję, jakżeś się przykleił do, za przeproszeniem, dupy Lizaka jak rzep. Nie dałeś mu dojść do głosu na konferencji. Wydzielałeś mordę. Zachowywałeś się jak taki rozwydrzony bachor, który szuka atencji. Jedynym sposobem znalezienia atencji to jest darcie papy.
Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, tu wszyscy są przeciwko tobie, bo zachowujesz się po prostu jak jakiś kurwa bękart. Także chłopie, opanuj emocje, uspokój się, dlatego wykonałem telefon podczas ostatniego roastu. Chciałeś walki? Dostaniesz, bo ktoś ci musi dać lepę wychowawczą, wychowawczy w pierdol, żebyś się nauczył i zrozumiał, jak należy się zachowywać w towarzystwie. Ja ci nie, ale ja chcę jedną... Ja jeszcze nie skończyłem, żebyś się nauczył zachowywać w towarzystwie. Bożeś się tego nie nauczył. I Marcin mówi, że masz pizdę owłosioną na twarzy. Wiesz, dlaczego tak mówi? Bo gdybyś się ogolił, to byś miał pussy face, a pod tym zarostem kryjesz swoje niedojrzałość. Chcesz sobie dodać dojrzałości. Dałeś przykład siebie, jeżeli chodzi o brak zarostu, pussy face. Dwa, jeżeli to ja nie muszę mieć zarost, żeby być męski. No kurwa. Jeżeli... Znaczy ja powiem ci tak, jakby jako sportowca szacun, bo naprawdę wiele osiągnięć, tego nie można ci zabrać. Wchodząc w świat freaków, byłeś świadomy tego, co cię czeka, albo nie do końca byłeś. Zacząłeś od tego, że nazywałeś gronem sportowców Marcina Najmana, po czym popierałeś go, kurwa, gościa, który przychodzi, pluje, sportowiec, więc Zbysiu, pomyliłeś pewne sobie kwestie w tym przypadku. Jeśli chodzi o zaproponowanie walki, ja dostałem takie informacje, że ty byłbyś chętny zawalczyć ze mną, więc ja zadzwoniłem, a że wtedy sobie gdzieś chlapnąłem, mówię, no to Zbychu, możemy się napierdalać. I cieszę się, że tu jesteś, bo chciałbym się z tobą zmierzyć. To jest świat freaków i ty tu nie będziesz traktowany, wiesz, bo jesteś siatkarzem reprezentacji Polski. Nie, jesteś freakiem teraz i chuj mnie to obchodzi, mogę z tobą walczyć i tyle. Wiesz co, jesteś lekko w błędzie, bo jakby moja umowa z federacją była taka, że ja się będę bił tylko z byłymi sportowcami, że żadnych patodebili jak ty nie będę brał. Ale, chłopie, no jak to, co zobaczyłem, to mnie tak wkurwiłeś przed telewizorem, oj, Zbysiu, że mówię, zrobię dla ciebie wyjątek, bo ktoś musi ci dać wychowawczy wpierdol. Bubyka, czy chcecie face to face? Adrian Cios, Zbigniew Bartman, być może na gali, Cloud 3. Ej, Cios, to ty dzwoniłeś najebany tam do studia? Cios dzwonił najebany i dostanie wpierdol za to teraz. Zajebie z partyzanta? Nie, z partyzanta. Marcin wie, za co dostał. Uderzył pana Jacka z partyzanta, uderzył bombę z partyzanta, nie bije. Uważaj za sportowca, jesteś w świecie freaków, chcesz się sprawdzić i to wszystko. No to sprawdzisz się i mam nadzieję, że się czegoś nauczysz. Bo widać, ewidentnie wychowania zabrakło, no. W tym świecie, Zbychu, to ja ciebie mogę dużo nauczyć, więc zapraszam, witamy w naszym królestwie. No na pewno nie twoim, cesarz siedzi tam. Ale jaki cesarz? Plujący gość, który kurwa udaje lamę, bo dostał liścia. Zbysiu! Chłopie, nie ty jesteś tu, żeby decydować, kto jest cesarzem, no także. No ty też, Zbysiu, nie jesteś, żeby decydować, kto jest cesarzem, a tym bardziej, że jest to Marcin Najman. Ja nie decyduję, ja po prostu uznaję. Ale publiczność za to zdecydowała, kto jest największą pizdą. Ale łapa do góry, jak chcesz coś powiedzieć, bo teraz... Brawo, publiczność! Ojej. Ja chętnie z tobą zmierzę i mam nadzieję, że przyjmujesz ten pojedynek, no, tą walkę. Się. Widzimy się. Okej. Pozycja bokserska, Adrian Cios oraz Zbigniew Bartman. Panie i panowie, to był pierwszy panel dzisiejszej konferencji, a już za chwilę wielkie losowanie pojedynku Boro na 10. Zostańcie z nami, poznamy kolejność jego przeciwników. Już za sekundkę się widzimy. Do zobaczenia. Jestem Fortuna, do niedawna bogini szczęścia i nieszczęścia. Obecnie bogini wszystkiego tego, co czujesz, kiedy grasz. Czasem wygrywasz, a czasem nie. I to też jest okej. Tak jest! Jestem Fortuna. Mówią, że sprzyjam parciarzom, ale sprzyjam wszystkim, którzy chcą to poczuć. Chcesz? Możesz pobrać aplikację i grać jak chcesz. Fortuna sprzyja tym, którzy grają. Thank you.
Jestem Fortuna. Do niedawna bogini szczęścia i nieszczęścia. Obecnie bogini wszystkiego tego, co czujesz, kiedy grasz. Czasem wygrywasz, a czasem nie. I to też jest okej. Tak jest! Jestem Fortuna. Mówią, że sprzyjam parciarzom, ale sprzyjam wszystkim, którzy chcą to poczuć. Chcesz? Możesz pobrać aplikację i grać jak chcesz. Fortuna sprzyja tym, którzy grają. Panie i panowie, zapraszamy z powrotem na miejsca, bo już w tym momencie będzie się działo. Przypominam, że już w najbliższą sobotę gala Cloud MMA 2. Niesamowite wydarzenie. Bądźcie z nami, bilety już wyprzedane, ale pay-per-view ciągle można ogarnąć. Możecie ogarnąć z głównego linku albo od swojego ulubionego twórcy. Korzystajcie, korzystajcie i bądźcie z nami. A już w tym momencie... Przed wami Lexi Choplin! Hello, witam wszystkich bardzo serdecznie, cześć, ale głosujemy, tak? Tak jest, tak jest. Ale żeby nie było, bo myślę, że ten, który będzie miał okazję podejmować aż 10 rywali, także zasługuje na to, żeby mieć w tym losowaniu, żeby wziąć w tym losowaniu udział. Panie i panowie, przed wami Rafał Borkowski! Dobra, mam. No, mamy tutaj takie kuleczki, chodź sobie, wejdź sobie tutaj w środeczek może. Rafał, wejdź sobie tutaj w środeczek. Tutaj, dobra. Tak jest. Trzymaj tą magiczną kulę. I właśnie w tej kuli znajdują się nazwiska, ksywy twoich przeciwników. Żeby nie było, zrobimy tak, żebyś zamknął oczy i wylosował swoich przeciwników. Taką kolejność, jaką będziemy mieli dzisiaj, w takiej kolejności będziesz ich podejmować. A myślę, że możecie to zrobić nawet razem, ale skoro... No dobrze, macie rację. No jak jest Lexi, to niech Lexi w takim razie losuje. Okej, przypominam, że ci na początku mają najgorzej, więc bardzo mi przykro. Lecimy pierwsza osoba. Proszę otworzyć i... Dobrze. W takim razie patrzymy. Wow, moja rola tutaj jest bardzo ważna. Alan Sanchez. Pierwszym zawodnikiem będzie Alan Sanchez! Przykro mi bardzo, sorry. Let's go. Nie no, ciężko pierwsza osoba będzie miała. Congratulations. Siemanko, Alan. Zrobimy tak, że będziesz miał okazję powiedzieć parę słów, no i przejdziemy do face to face'a. Alan, co sądzisz, jak się czujesz jako ten, który będzie otwierał cały pojedynek Bor na 10? Słuchaj, największe wyzwanie, ale przynajmniej będę miał okazję sklepać kolejnych 9, bo myślę, że jak ściana sobie będę stał, tempo ci narzucę, także zobaczymy. Okej, zobaczymy w takim razie, jak będzie. Boro, jak się czujesz? Przeciwnik wydaje się, że na początek bardzo niewygodny. To znaczy, no mało o nim wiem. No zobaczymy, zobaczę w walce, zobaczę, czy da się rozczytać w minutę, czy mi zdoła postawić jakieś twarde warunki. No zobaczymy. Znak zapytania. No to dobrze, najpierw zapraszam do face to face'a. Panowie, chodźcie tutaj. Mocno, energicznie. Pierwszy z 10 rywali Bora. Zawsze jestem przygotowany. To będzie maksymalne tempo. Jestem gotowy na 100%. Panowie, pozycja bokserska. Do publiczności
I zapraszam Alana, zostań tutaj z nami, stań troszkę z tyłu, zostańcie, bo chcemy mieć ten obrazek, jak będzie was wszystkich 10. A już teraz usujemy kolejnego zawodnika. Okej, okay, let's go. Druga osoba też będzie miała ciężko. Tu jest druga osoba, proszę, możesz otworzyć, przeczytać. Drugim przeciwnikiem będzie... Gustav Carvalho Ordyłowski! O, wysoki. No, panie i panowie, to już bardzo oczekiwany pojedynek. Tutaj dymiło między panami. No i przede wszystkim, Gustav, powiedz mi, jak się czujesz? Chciałeś być pierwszy nie będziesz, ale możesz być drugi. Będę drugi, bardzo się cieszę. Okazało się, że Boro tak naprawdę jest dosyć w porządku, ale jest parę tutaj wafli do złożenia z tej dziesiątki. Nie mówię, że wszyscy, ale jest naprawdę kilku prawdziwych fletów. Na przykład Szymon, nie pamiętam, ale nie zachowuje się w porządku i na pewno będzie rozliczony. I jeszcze jedno, Szymon, wielka prośba. Jak coś do mnie mówisz, wyjmij dildo z dupy. Bardzo cię o to proszę. Dziękuję. Mocne słowa. Panie i panowie, Gustav Carvalho kontra Boro. Zapraszam do face to face'a. Gustav jest jednym z nielicznych zawodników. Proszę, kontynuujcie face to face'a, nie przejmujcie się mną, chłopaki. Gustav jest jednym z nielicznych zawodników, którzy są wyżsi od Bora. Zobaczymy, czy będzie to coś, co da mu przewagę w walce. Pozycja bokserska. I zapraszamy Gustawie, zostań tutaj z nami. Mamy już dwóch przeciwników i tak się wydaje, że obaj, chciałoby się powiedzieć, zagraniczni. Czyli dobra, Carvalho i Sanchez. Losuję kolejną osobę, bo tu trzeba trochę przyspieszyć, jak tu wszyscy mają ten, wyskoczyć i robić face to face. Trzeci zawodnik, Fabian Banner! Zapraszamy. No, chcę się powiedzieć, że ten trend zagraniczny kontynuowany, bo to też człowiek, który sporo czasu spędza za granicą. Siemaneczko, powiedz mi, jak się czujesz, Fabian, z tym, że jako trzeci wejdziesz do klatki bić się z Borem? Boro kończy na trzech i koniec tej walki. Okej, człowiek niewielu słów. Przejdźmy w takim razie do face to face'a. Panowie, nos w nos. Fabian powiedział, że walka skończy się na trzecim zawodniku. Zobaczymy, czy tak właśnie będzie. Obaj pewni siebie. Pozycja bokserska. I zapraszamy, Fabian, do tyłu i lecimy z kolejnym zawodnikiem. Kolejna osoba będzie ten pan. Proszę. Kolejnym zawodnikiem będzie Kacper Kurek! O, przyszedł z prezentami, nie wiem dla kogo. Kacprze, dla kogo te prezenty? Ogólnie jestem wielkim miłośnikiem zwierząt, wszyscy moi znajomi o tym wiedzą. I jak dowiedziałem się o tym, że kot Bora był krzywdzony, to stwierdziłem, że to się nie może powtórzyć i zrobiłem dla ciebie pas cnoty. Pas cnoty dla kota Bora, okej. Okay. A po co ten podręcznik? A, książka jest dla radara, bo jak na roście było słychać, ukończył tylko czwartą klasę czwartą zaocznie, dlatego wziąłem dla niego książkę Jak to działa, do klas 4-6, żeby dowiedział się, jak to działa, że pan Tomasz Hajto zaczął się do niego przywalać dopiero jak się rozłączył. No dobrze, zobaczymy, jak to będzie wyglądać w klatce. Jako czwarty Kacper Kurek, zapraszam panowie do face to face'a. Kolejny z wyższych zawodników, bardzo skupiony, patrzy na Bora z góry, ale czy w klatce także będzie miał okazję patrzeć? O, przekomarzanki, ale w klatce na to miejsca nie będzie i przede wszystkim nie będzie na to czasu. Pozycja bokserska. Brawa dla czwartego rywala. Okej, okay, let's go. Kolejna osoba to... Złapiesz? Albo nie, ty złapiesz? O. Nie ułatwiła. Krystian Świstak-Bajor!
Witam serdecznie. Dzisiaj w pojedynkę bez swoich koleżanek. Widzimy, że bardzo nagrzany, bardzo nastawiony. Powiedz, Świstak, no nie spuściłeś oka ze swojego przeciwnika. Czy jesteś gotowy na to, co wydarzy się w sobotę? Tak. Okej. Okay. I powiedz w takim razie, czy ten cały performance, to wszystko, co robisz, to jest tylko i wyłącznie, żeby wejść przeciwnikowi do głowy? Nie. To jest po to, żeby naprawić Polskę. Świstak wierzy w nową, lepszą Polskę. Panie i panowie, zapraszamy na Face to Face. Gibię się jak nie powiem kto. Boro skomentował, że trochę jak Joker wygląda. Coś w tym jest? Uśmiecham. Pozycja bokserska, panowie. To już numer 5. Boro kontra Świstak. Wow, co się dzieje? Zapraszamy w takim razie do losowania kolejnego wojownika. Okej, okay, ja losuję. Tam z tyłu coś się dzieje, wszyscy się patrzą. Tego nie widać. Się patrzę, ale dobra, kolejna osoba. Proszę. LeBron James. Kolejna osoba to Szymon Lord Szymas Patyna. No. Przebrał się w damskie ciuszki, no co tu gadać. Witamy serdecznie, Lord Szymas, ale dzisiaj chyba jako Pani Śmierć. Powiedz, skąd ten pomysł, no i co zwiastuje dla Twojego przeciwnika? Wesołego Halloween. Dobra, generalnie ja tu przyszedłem posprzątać kilku frajerów. Jebać tą pizdę Gustawa, chuj mu na mordę. No to chwila. Coś mi podpowiada, że chyba jednak będzie walka Boru na 8. Co to by? Prosimy ekipę techniczną o to, żeby tutaj troszkę ogarnąć scenę i będziemy kontynuować temat. No. To jeszcze te zostały, nie? Tak. To chyba... Ale te... Tak, no nie ukrywam, że nie spodziewaliśmy się, że tak to się, że tak to się rozwiąże, że będzie tego typu sytuacja, że nie pomiędzy Borem a jednym z jego przeciwników wywiąże się największy konflikt. Gustaw, chodź tu na chwilę. Zapytam, co wywołało ten wasz konflikt, co wywołało te słowa, no i przede wszystkim, co wywołało twoją tak agresywną reakcję? Znaczy, ogólnie wiem, że to mogło wyglądać tak, że wnoszę patologię i tak dalej, ale to słowo frajer... Pizda, no gościu na backstage'u nawet na mnie nie patrzy. Tutaj wiesz, że są ochroniarze. Pierdoli głupoty. Dostał, zbożył się. No jebać ogólnie. Jebać tą księżniczkę. Jebać się gościu. Jebać się do spodu. Jazda z tobą. Dobrze. Kurczę, ja podejdę w takim razie do Szymasa na chwileczkę. I zapytam, o co tak naprawdę chodzi, o co poszło. Szymas, już teraz na spokojnie. Przede wszystkim żyjesz? Przepraszam. Kurwa, jestem śmiercią, pamiętajcie. Nie, generalnie nie podobało mi się od pierwszej konferencji, jak kozaczył. Zachowuje się jak kurwa pizda. Nikt z naszej dziesiątki go kurwa nie lubi. No kurwa. No rozpierdalaj, jaskiniowcu jebany. Gościu, nikt cię tutaj kurwa nie lubi. Stoisz kurwa z głową do góry. Kurwa, ale laluś jebany. Gościu, chuj ci w dupę. No chodź na solo, no chodź. No i co? Zestrałeś się kurwa. Panie i panowie, no tego nikt się nie spodziewał. Być może panowie także będą mieli okazję jeszcze kiedyś stanąć ze sobą naprzeciw siebie w klatce, ale my kontynuujmy w takim razie, tak jest, kontynuujmy losowanie i lećmy z tematem. Bardzo, bardzo, bardzo zgrabny sposób na losowanie, Lexi. Wie jak to robić. Kolejnym zawodnikiem będzie Marcin Szwed! Zapraszam, zapraszam. Siemanko.
Istnieje szansa, że będziesz wychodził na dosyć już zmęczonego Bora. Jak znajdujesz swoją pozycję w tej stawce? Czy uważasz, że to jest dobry moment? Pytanie, czy w ogóle Boro dojdzie do twojego numeru? Ja powiem tak. W sobotę jest walka, a w niedzielę i robimy after i wszystko. I więcej nic nie mówię na ten temat. Okej, w porządku. Czyli pozytywny, zawsze dobra zabawa. Boro, Marcin, zapraszam do Face to Face'a. Będzie dobra walka. Będzie dobra walka na pewno. Myślę, że... Dobry przeciwnik. Myślę, że wszyscy na to liczą, żeby była dobra walka, żeby były wielkie emocje. Panowie, pozycja bokserska, zrobimy to w sobotę. Mi oczywiście łatwo mówić, ja będę tylko zapowiadał. Brawa na chłopaków, brawa, brawa, oczywiście. I lecimy z kolejnym... Łopa! Tego zapalić, więc ten będzie losowany. Kolejnym zawodnikiem będzie Denis Tona Zakrzewski! Tutaj oczywiście człowiek, którego życie napisało bardzo ciekawy scenariusz. No i o to chciałem zapytać. Przeszedłeś ogromną transformację, ogromną zmianę, żeby być tutaj. No widzimy, jest ten aspekt dymogenny, ale myślę, że jest też ten aspekt takiej pracy nad sobą i rozwoju osobistego. Powiedz mi, czy czujesz, że cała ta praca, którą wykonałeś, będzie wystarczającą pracą, żeby pokonać Bora? Oczywiście, że tak. Okej. Krótko i na temat, oczywiście, że tak. I w takim razie jeszcze jedno pytanie do ciebie. Ponownie, czy uważasz, że będąc tak późno w stawce, Boro w ogóle dojdzie do ciebie, dojdzie do twojego numeru, dojdzie do twojej walki? Taką mam nadzieję. Taką ma nadzieję. Zapraszam panowie do Face to Face'a. A to było bardzo zgrabne. Boro kontra Tona. Chciałem powiedzieć Tono kontra Bora. Lecimy. Zostały jeszcze nam dwa nazwiska. Kto będzie tym ostatnim, dziesiątym? Kto będzie na samą końcóweczkę? Prawa czy lewa ręka? Numer 9 to... Radosław Radar Kalisz! No to jest człowiek, który myślę, że chyba najbardziej zdobył serca gości, serca widzów, jego freestyle, jego rapsy, jego pozytywne podejście do życia, do Bora, do wszystkiego. Naprawdę zrobiło robotę. A te chusteczki to co? No na syfili tam wieśniaki, no to musi ktoś posprzątać, nie? Jeden pluje, drugi tutaj coś rozwalił, trzeci tam dupę wypinał, myśli, że w pracy jest, nie wiem. Panie i panowie, brawa dla Radara. No w końcu jakiś człowiek, który wie, po co tu jest. Radar, zupełnie na serio. Zostawmy już cały performance, zbliżamy się do tej potężnej walki. Czy jesteś przygotowany, czy rzeczywiście na treningach tylko podawałeś ręczniki? Znaczy, no ja nie ukrywam. No, moje ostatnie jakby podejście było takie bardzo sympatyczne, natomiast jestem po dwóch treningach grapplingu i mogę spokojnie jeszcze Khabiba w boksie przyjąć po Boro, także prosiłbym bardzo federację jakby o zaangażowanie się na ściągnięcie go. No cóż, Don Casio ma naśladowców. Tak czy siak, zapraszam bardzo i serdecznie tutaj do Face to Face'a. Boro kontra Radar. O. Nawet nie mówiłem, że pozycja bokserska, ale na pewno była to jakaś pozycja. No i dokonajmy, jakby sprawdźmy, kto jest numerem 10, numer ostatni. O, proszę bardzo, pozwalam, bo tak miałem wątpliwość, że złapiesz, bo to rozumiesz. Jedna osoba została. I dziesiąty to Mateusz Mavs Szczypior! Też człowiek, który zrobił bardzo dobre wrażenie, no ale najważniejsze pytanie, czy w ogóle do numeru 10 dojdziemy? To bardzo ważne pytanie, więc przywitaj się też z Borem, oczywiście, jeśli chcesz, chyba że nie chcesz. Mavs, ja zapytam cię o dwie rzeczy. Po pierwsze, no, czy myślisz, że w ogóle dojdzie do twojej walki z Borem? To jest numer jeden? Ja myślę, że tak, że oczywiście, że dojdzie. A jak nie dojdzie do walki, to następny ja... Osoba, która dostanie, to jest Gustaw. Za to, żebyście zobaczycie, co on tutaj zrobił, to nie jest wina Szymasa, tylko to on wleciał w niego, także druga walka będzie z nim. No właśnie o to chciałem zapytać Mavs, o co chodzi, dlaczego i czy to jest w ogóle prawda, że wszyscy tutaj są przeciwko Gustawowi? Ale to jest nieprawda, to co działo się na pierwszej konferencji zostało powiedziane, tutaj nikt nie ma złej krwi do niego, po prostu sam się oddzielił, widzieliście co zrobił przed chwilą, mam nadzieję, że zweryfikujecie to i tutaj reszta reżyserki cała też sprawdzi to, a nie będziecie obarczać młodego chłopaka, także ja jestem gotowy na niego, mogę nawet wyjść, jeżeli do Bora nie wyjdę, mogę zaraz golać kurde następnego, nie?
Oj, będzie gorąco, będzie gorąco. Panie i panowie, numer 10 kontra Boro. Zapraszamy. Mavs kontra Boro, face to face. Rozpierdol, kurwa. Rozpierdol ich, kurwa, żebym ja miał szansę chociaż pokazać ci. Wiesz, to jest, no. To jest dawna przypowiednia. No tak myślę, będzie Boro na 10. Ostatni będą pierwszymi, nie? Lexi miała mnie wylosować 5, mam to na nagrane, więc do niej będę kierował roszczenia, nie? Mój prawnik się zajmie tym wszystkim. Spoko, no. No, dobra. Panie i panowie, w takim razie proszę, pozycja bokserska. No i Mavs, zapraszamy cię do 10 i teraz kalejdoskop. Przejdźmy po wszystkich zawodnikach. Zobaczcie, jest Boro i to są jego przeciwnicy. Widzimy naprawdę bardzo ciekawy, mocny skład. Mamy Radara, mamy Tonę, mamy Marcina, mamy Alana, mamy Kacpra, mamy Fabiana, mamy Mavsa, mamy Gustawa i mamy Świstaka. Panie i panowie, 1 kontra 10, Boro kontra cała ta ekipa. Wielkie brawa! Boro, tobie można życzyć tylko i wyłącznie powodzenia. Chciałbym po prostu podziękować wszystkim, co mnie wspierają. Widzę, że bardzo dużo ludzi mnie wspiera w social mediach i w ogóle bardzo to doceniam. I pokażę wam, że was nie zawiodę i się nie przeliczycie, tylko przepowiednia się spełni. Czekamy! Panie i panowie, Boro! No, panie i panowie, naprawdę zawrzało tutaj na scenie, zadziało się bardzo dużo, a my przejdźmy w tym momencie do drugiego panelu. Zanim rozpoczniemy, chcielibyśmy zaprosić gościa specjalnego. Przed wami Karolin Derpieński! Wygląda bardzo dolarsowo. No, tego się chyba nie spodziewaliście, kochani. A już teraz przywitajmy kolejnych bohaterów, którzy wejdą do klatki w najbliższą sobotę. Pierwszym z nich będzie Krzysztof Ferice Ferenc! A jego rywalem będzie Konrad Korwat! Kolejną zawodniczką będzie Katarzyna Loluna! Jej rywalką będzie Agnieszka Bobek! I kolejne niezwykle ekscytujące starcie. Pierwszym jego bohaterem będzie Błażej Skrzypas Skrzypek! A jego rywalem Mariusz Super Mario Sobczak! Tak!
No, mamy nadzieję, że wszystkie koty, sztosy, kabanosy są już gotowe na to, co będzie się działo w drugim panelu. A ja tylko przypomnę, że wszystkie bilety na Cloud MMA 2 w Orlen Arenie w Płocku zostały wyprzedane. Trwa sprzedaż pay-per-view na gale Cloud MMA. Wchodźcie na cloudmma.tv i kupujcie pay-per-view już teraz, by nie przegapić żadnej z emocjonujących walk naszej gali. Sponsorami Cloud MMA są oficjalny bookmacher Fortuna. Zakłady na Cloud MMA dostępne wyłącznie u naszego sponsora Fortuny. Gala możecie obstawiać na stronie efortuna.pl i w aplikacji mobilnej. Jeżeli macie 18 lat, możecie skorzystać z pakietu na start od Fortuny. Trzy zakłady bez ryzyka do 100, 200 i 300 zł. Podczas rejestracji wystarczy podać kod CloudMMA. Kolejni sponsorzy. HotPay, system płatności internetowych. Overlord, producent najlepszych akcesoriów sportowych i sprzętu treningowego. Z kodem CloudMMA otrzymacie 10% zniżki na asortyment. Extreme Hobby, producent zaawansowanej technicznie odzieży sportowej. Muscle Graphy Nutrition, najwyższej jakości suplementy. Użyj kodu CloudMMA, by uzyskać 20% zniżki na cały asortyment. Motus, producent najwyższej jakości hulajnóg elektrycznych. Patron medialny organizacji CloudMMA to Super Express. Sprawdzajcie profil Fortuny na Instagramie, bo tylko dziś, do końca dnia, możecie wygrać bilety VIP na wyprzedaną galę w Płocku i dodatkowo zobaczyć wybraną przez Was walkę pod samą klatką. A już w tym momencie, panie i panowie, zapraszam na drugi panel. Wielkie brawa i lecimy! Wiele osób zaskoczyła obecność naszego gościa specjalnego w postaci Karoliny, Caroline Derpiński. Dobrze mówię? Oczywiście, każdy zna Dollars Queen. Dollars Queen, ale Karolina ma mówić czy Caroline? Caroline, oczywiście. Dobrze, tak oczywiście, to chciałbym wiedzieć, czy Caroline ogląda polskie freak fighty, że jest tu dzisiaj między nami? Właśnie, kurczę, powinnam. Co sądzicie o tym? Szczerze mówiąc, Caroline lubi wyzwania, więc czuję, że dzisiaj to jest miejsce dla mnie. Także jestem na właściwym miejscu. Ale czy to oznacza, już tak na dzień dobry, że my w przyszłości możemy widzieć ciebie w roli zawodniczki? No więc, kochani, nie mówię tak, nie mówię nie. Let's see. Zobaczymy. Obserwujcie i czekajcie. To ja jeszcze dopytam, Caroline, a co na to wszystko Jack? Wiesz co, Jack mnie wspiera, cokolwiek nie zdecyduje. Także, wiesz, nie dość, że number one w Polsce. Także jestem jego number one w Miami. No to czekamy także, czy będzie też number one w Freak Fightach. Zobaczymy. I zobaczymy, co Caroline powie do naszych zawodniczek, ale zaczniemy od tego, że Super Mario ma tak napiętą atmosferę ze skrzypasem, że widziałem, że przywitałeś się ze wszystkimi, tylko nie ze swoim przeciwnikiem. Nie przywitałem się z nim dlatego, że ostatnio na Rosie też powiedział, że jak mi nie pasuje, to mam wypierdalać, w sensie powiedział to ogólnie, więc co będę mu przybijał piątkę? No dokładnie. Więc jakby wypierdolę to mu prosto w łeb, w ten pusty baniak, za te jego kurwa filmiki demoralizujące. W oktagonie mu wyjebie w łeb i padnie. Co ty pierdolisz, ty kurwa debilu? Przestawię ci ten łeb pusty. Ty debilu kurwa skończony. I te kaszanki, przecież to swoje, ty te kiełbasy, wstawiasz, to wstawiłeś TikToka w czerwonych majtkach, że jedziesz do Warszawy, no. Ty kurwa głąbie. No i co? A ja biegam po lesie i chociaż udaję Tarzana, no. I to jest śmieszne, biegasz a nie takie kurwa pedalskie jak ty kurwa. Tak, biegasz po lesie z kijem w dupie. Pedale z farbowaną brodą. Z kijem w dupie biegasz po lesie. Dostaniesz kurwa w łeb. Z kijem po lesie. Ja myślałem, że po waszym programie już się nie da ostrzej, a to od razu się zaczęło dwa razy ostrzej niż ostatnio. Coś się jeszcze działo poza tym, co my wszyscy widzieliśmy? Nie, no nic, zobacz, po tym roście, tak jak mówię. No. Dobra, zamknij tą kurwa dupę. Dupę to ty masz kurwa na głowie. Słuchaj, ty byłeś dupę rudy. Masz na głowie, rozumiesz? Jak byłeś mały, matka twoją głową mieszała bigos w garze. I byłeś słuchaj, rudy, dlatego się pofarbowałeś na czarno. Na temat mojej mamy i rodziny, bo ci tu zaraz wyjebę w łeb, rozumiesz o co chodzi? No to dawaj. Taki jesteś mądry debil, rozumiesz? To dawaj. Rodziny i się nie bierze, nie podjeżdża się do rodziny, rozumiesz głąbie? Ja mówię, że. Pusty łubie, twoją rozumiesz? Głową był mieszany bigos w garze. Ja mówię coś o twojej rodzinie? Czy powiedziałem? Tak, mieszałeś to w moich synów. No. Co powiedziałem? No, mówiłeś o dzieciach. Motasz, kurwa, ty naucz się mówić, naucz się mówić, bo tylko umiesz do telefonu nagrywać, a jak przychodzi do rozmowy, to się kurwa zatykasz się, kurwa. Zamknij dupę. No, to jest twoja kurwa mądrość. Nie, to nie jest moja mądrość. Twoja mądrość, kurwa, rozumiesz? Usiniemy, Krzysiu, zaraz. Panowie, ja tylko przypomnę, że w każdym momencie jesteście w stanie, również nasze panie, wyzwać swojego rywala do face-to-face'a. Wystarczy, że naciśnięcie czerwony przycisk i w tym momencie przery... O, proszę. No to szybko poszło face-to-face Super Mario kontra Skrzypas. Ja twojej rodziny nie gadam. Gadałeś, kurwa. Nie gadałem mieszałeś nigdy na moich synów nigdy, mieszałeś nigdy w życiu, nigdy w życiu. Mówiłeś, nie gadałem nic mówiłeś na twoje dzieci ani rodzinę. Tak, i te nie powiedziałem nic.
nie powiedziałem nic. Tak, mówiłeś nie o dzieciach. Nie porównuj mnie do ludzi, którzy ci mówili przez telefony. Ja nigdy na rodzinę nic nie gadam. Twoi koledzy. Nie gadam. Jak ty koledzy? No ja nie potrzebuję kolegów. Ty wszędzie z kolegami jeździsz. No tak. Ja nie potrzebuję kolegów. No to zobaczymy. No zobaczymy. No, dostaniesz na banie. Od samego początku dzisiaj jest niesamowicie ostro. Strasznie. Trzęsę się cały. Dobra, i wali ci z, kurwa z ryja. Ryja to ty masz, zęby, kurwa, bo świeżo kaszankę, kurwa. Ja mam piękne białe zęby, jak już coś zrobione. Melonkę wpierdalasz, chłopie. Ty wpierdalasz no, salcesą. Salcesą wpierdalasz w głąbie. No i dlatego dobrze wygląda. No, wyglądasz... Kija w dupie masz i łazisz po lesie, kurwa. Ale nie mam, kurwa, takiej brody, kurwa, farbowanej, pedalskiej. No, no i co jeszcze, no? Jak pedał ty, to siebie. Byś jej nie farbował. No. Chłopie. A ty wcześniej nie farbowałeś się na blond włosów, kurwa, nie robiłeś? Głąbie? Przyganiał kocior Garkowi, no. Kurwa, rozumiesz? Rozumiesz? Ale to było na potrzeby filmiku. No. Jednego, a potem no ogoliłem się na łyso. Wszystko jest na potrzeby. No na potrzeby. Wszystko jest, bo jesteś wielkim twórcą. Tak. Debilizmu, debilizmu, jesteś wielkim twórcą debilizmu. Tylko to potrafisz. Sztanga, sztanga, machanie sztangą i bombowanie bicepsa, tylko to się. Nie umiesz nic innego nagrać. Jakoś ty, kurwa, na stop chodzisz. Do pięt mi nie dorastasz. Jesteś, kurwa, śmieszny, twój, w ogóle twój. Cały content to jest błazenada. Majtki ubierz czerwone, kurwa, i pokazuj, że jedziesz do Warszawy. Nie porównuj malucha do Ferrari, rozumiesz? Rozumiesz? A coś tak trzęsie, coś tak trzęsie, kurwa. Boisz się, co? Nie boję się. Dostaniesz na banie, chłopie, z każdej płaszczyzny. Tak, płaszczyzny. Będziesz, kurwa, fubał jak worek będzie, ziemniaków. Płaski będziesz, jak ci wyjebie w łeb. Płaski będzie melonka na Jugosławię wysłana. Dzwoń do tych kurwa, swoich, tych debili z Jugosławii, nie przyjeżdżają, żeby cię zabrać. No i będziesz spakowany w swój. No, na pewno. No to zobaczysz. Dobrze. To dopiero początek panelu, jeszcze będziecie mieli sobie wiele do powiedzenia. Gdyby wzrok mógł zabijać, to by się działo. Weź ten łeb, aż kurwa patrzeć nie mogę. Panowie, pozycja bokserska. No, bum. Będzie bomba na bani. No. Panowie, pozycja bokserska, jeszcze będziemy mieli o czym gadać. Jadę w ciebie, kurwa, jak autobus, rozumiesz? I to by było na tyle pierwszy face to face na tym drugim panelu między Skrzypasem a Super Mario Caroline. Czy to było wystarczająco prestiżowe do oglądania? Wiesz co, ja siedzę i nie wiem. Ty musisz dużo kaszanki wpierdolić przed tą walką. Dlatego będę dobrze wyglądał, nie tak jak ty. Dlatego taki mały jesteś. Natomiast mówię teraz do drugiego. Mały ci najebie i zobaczysz, no. Super zobaczysz. Mario. Poczekaj. Dobra, zobaczymy. Ponieważ widziałem, że między Agnieszką a Laluną również zabrzmiało, Arek, prowadziłeś ten program. Czy atmosfera już stopniała, czy dalej, Laluna, jesteś taka zirytowana na swoją rywalkę? Witam wszystkich bardzo serdecznie. Myślę, że mój zapalnik jeszcze raz się odpalił. Co ty myślałeś, że ci rękę podam, czy jaki chuj? A tego faka to sobie wsadź w dupę i za każde słowo, które do mnie wypowiedziałaś na tym wierszyku, zapłacisz ostro w oktagonie. Jeśli masz kija w dupie i nie rozumiesz, co to jest roast, to nie jest moja wina. Ty wyglądasz jak kij, kurwa, z dupy. Nie wydaje mi się. Widziałaś siebie w lustrze? Masz manię, słuchaj, masz manię wyższości, masz metr, kurwa, chuj wie ile. Jeszcze zakładasz buty, kurwa, żebyś wywyższyć nade mną, czy jaki chuj? Ale ja nie mam w ogóle na obcasie butów. Nie, w ogóle nie. No nie. Słuchaj, z tobą dyskutować nie będę, bo nie jesteś na moim poziomie, to jest raz. Podeszłam do ciebie normalnie, obraziłaś mnie, za każde słowo wypowiedziane w tym wierszu zapłacisz ostro. Jak widać, nie masz do siebie w ogóle dystansu. Nie mam. Jeżeli ktoś mnie obraża i mi ubliża, to nie mam dystansu i cię rozjebie. A ty wiesz, co to jest roast? Wiesz, na jebane mam roast, konferencja, kurwa, czy jesteś, kurwa, nie wiem gdzie, na policji, czy chuj wie gdzie. Wyjebane mam, wypowiedziałaś w moją stronę słowa, które mnie zabolały i rozjebie ci łeb. No to się mocno zdziwisz. Dobrze. Chyba na afterze się zdziwię. Drogie panie, atmosfera zrobiła się gorąca. Niedługo Caroline podkręci jeszcze bardziej tą atmosferę, kochani. Nie, ja ci powiem tak, Caroline. Będą pytanka do jednej i drugiej pani. Jeszcze raz, bo czy już mam przejść do tego, czy później? Śmiało, Caroline zadaje pytania naszym zawodniczkom. Super, także moje pytanka, kochani, mam na telefonie, one second. Tylko prosimy głośniej, głośniej, głośniej. Tak, poprosimy troszeczkę, wiesz, tutaj trzeba przebić się przez ten mur wykrzykiwań i wyzwań. Ach, cóż za emocje, kochani. Także pierwsze pytanie do Laluny. Zapraszam. Także baby, nie gniewaj się na mnie, I love you, ale muszę zadać te pytania. Także jak ty możesz tytułować się królową życia i chwalić się, że chodzisz w podróbkach? Ma polecieć kontra, czy mam odpowiedzieć o sobie? Dawaj na maksa. Ok,
Caroline, dobrze wiesz, jaka jest prawda, nie? Kochanie, moje wszystkie krokodyle są original, ja nie a mówię twoje o tym, słuchaj. Made in Turkey. Patrz, coś ci teraz powiem. Nawet gdybyś zapierdalała w samych oryginałach czy podróbach, to Polska jest tak specyficznym krajem, że nawet jak wypierdolisz z tą torebką Chanel, która jest oryginalna, to takie TikToki o tobie zapierdalają po Polsce, że połowa i tak myśli, że masz podróby. Ale ja wiesz, się nie przejmuję jest? Hejtem, ponieważ patrzę na stan mojego konta i jestem good, a ty jeszcze jeździsz raz, do Turcji. Raz, nie słyszę za bardzo. Powiedziała, że ona nie przejmuje się, ponieważ patrzy na swój stan konta i jest good. A ty jeździsz do Turcji. Dokładnie. A coś masz do Turcji? No... Myślisz, że Turcja to jest gorszy kraj niż Miami? Ja czuję, że od ciebie Miami bije to nie ten jest kraj. Vibe turecki, wiesz, te bazarki z torebkami. Dokładnie. Słuchaj, to ja jestem turecką podróbą, a ty jesteś Miami podróbą. Dobra, mamy turecką królową, pora na pytanie. Dokładnie. Do Agnieszki. Z pełnym szacunkiem, bo ja ją bardzo lubię. No więc tak, droga Agnieszko, moje pierwsze pytanie do ciebie. Nie wstyd ci, że jedyne co osiągnęłaś zawdzięczasz pokazaniu cycków? Nie, nie jest mi wstyd. Każdy ma na siebie jakiś... Jak przegrasz walkę, to pokazujesz wszystkim na ringu. Dawaj, Laluna! Ty nie będziesz mi rozkazywać, co ja mam ze swoim ciałem taka robić. No jak, jesteś pewna, że wygrasz i się tego nie wstydzisz, szycisz się z tymi Ja nie będę cyckami. Z tobą wchodzić w żadne Wypierdalaj zakłady. Wypierdalaj cycki, bo wszyscy chcą bo zobaczyć. Ja nie będę z tobą wchodzić w żadne zakłady, to jest pierwsza sprawa. Nie, ja nie mówię, żebyś się założyła, przecież ty to lubisz. Pomijając Lalunę, odpowiem ci, że nie żałuję, nie jest mi wstyd. Zrobiłam to, co zrobiłam, każdy ma na siebie jakiś sposób. Jedne są lepsze, drugie gorsze, ale każdy może się jeszcze pokazać, zaprezentować w inny sposób. Ja przyszłam tutaj do Klauta, mam nadzieję, że ludzie zobaczą mnie też z innej strony. A zobaczą jeszcze raz twoje cycki? Jeszcze raz? Zobaczą twoje cycki jeszcze raz? Nie zobaczą. A szkoda. A jednak szkoda. Się wstydzisz tego, co zrobiłaś? Nie wstydzę się. No to czego mają nie zobaczyć? Widzisz, tam widziało może 10 osób, przy montażu i A, za dużo osób jest. Tutaj by widziało kilka tysięcy. To co? No i tak jak powiedziałam, nie będę wchodzić z tobą w żadne układy. No, bo nie masz argumentów, kurwa, rozpierdalam cię na starcie. Dobra, drogie panie, wasze cycki niedługo będą widziały miliony, bo wiadomo, zasięgi tutaj się... Dokładnie. Hello. Next question, kochana Laluno. W pierwszej walce zaprezentowałaś się fatalnie. Dziś... Nie wyglądasz dużo lepiej niż wtedy. Czemu twierdzisz, że tak łatwo pokonasz Agnieszkę? Przepraszam, ale zanotowałam wszystkie spicy, jak zobaczyłam ciebie. Bo wzięłam sobie ją na przetarcie. Jest bardzo słabym takim przeciwnikiem. Jestem bardzo mocno przygotowana do tej walki. Specjalnie nie zbijałam wagi, ze względu na to, że jest dużo wyższa ode mnie, 12 centymetrów, a więc jakaś różnica musi być. Ja jestem niska, krępa, nie zbijałam wagi, gdzie mogłam to zrobić, bo mam takie pierdolnięcie, że może być KO. Natomiast Caroline powiedziałaś, że Laluna zaprezentowała się fatalnie, czyli rozumiem, że ty byś się zaprezentowała lepiej. No nie ma porównania, kochany. A ja bym bardzo chętnie zobaczył face to face'a Caroline i Laluny. Ja? Dobrze, zobaczmy to w takim razie. Być może w przyszłości dojdzie do takiej walki. Caroline ma jeszcze prywatnych ochroniarzy. A to ciekawe. A więc zobaczmy face to face Laluna i Caroline. No i mamy brawa, dziękujemy bardzo. Natomiast wujaszek Ferice, ja patrzę na twoją minę i ja mam nadzieję, że będziesz szczery. Jak widzę, ja mówię do wujaszka. Jak tak patrzę na ciebie i twój wyraz twarzy, ja bym chciał, żebyś ty przekazał ludziom to, co teraz masz w swojej głowie i to, co skrywasz głęboko, oglądając ten panel od początku. Dobry wieczór wszystkim. Myślę dokładnie to samo, co myśli Konrad Karwat. Może Konrad też się podzieli. Ej, ale no nie przerzucaj na mnie odpowiedzialności, ciebie zapytali. No właśnie, bo zaraz w Karpata wjedziemy tutaj. Dobra, słuchajcie, ja tak może z drugiej strony zacznę. Ja jestem w Klaut MMA. Tylko i wyłącznie po to, żeby zawalczyć z Konradem Karwatem. Natomiast konferencja to nie jest moje ulubione miejsce, ani nie popisałem się na konferencji numer 1 i nie popiszę się na konferencji numer 2. Natomiast mogę obiecać, że popiszę się w walce
w klatce razem z Konradem. A co ja myślę o tym, co się tutaj dzieje? No, moja mina chyba mówi wszystko. To ja też może odpowiem tutaj Krzyśkowi. Chciałem do ciebie przejść z tym pytaniem, bo widzę właśnie, macie dużo podobnych cech, panowie. Znaczy, słuchaj, my z Krzysztofem, chyba mogę się za nas dwóch wypowiedzieć. Wydaje mi się, że jesteśmy największymi stypiarzami tej gali. Raczej nic tutaj nie wskazuje na to, że się pokłócimy, czy będziemy szarpać, bo po prostu nie jest to w naszym stylu. I też nie chcemy jakiegoś robić sztucznego dymu. Po prostu chcemy pokazać swoją formę w klatce. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z tej walki, że pokażemy ogień. A to uważasz, że między chociażby Super Mariem a Skrzypasem jest sztuczny dym? No to ty powiedziałeś. Może nie to, że jest sztuczny, no ale gdzieś się on nakręcił. Ale zaczęło się moim zdaniem od tego, żeby się po prostu pokłócić. Nie, no bo mówiłeś o sztucznym, a ja tu widzę, że panowie mocno... Za te słowa, co gada na rodzinę, wspomina rodzinę, zostanie taki wpierdol, że zobaczy. Teraz już się kurwa, naprawdę... Teraz już się ci, naprawdę wkurwiłem. Powiedziałem ci, Krasnalu, teraz, kurwa, no, postawię się w Kastoramie na dziale ogrodowym. Dostaniesz ten pusty łeb i przestaniesz zmielę nagrywać. Zmielę cię jak mielonkę. Zobaczysz. Tak ci najebie, że za zobaczysz. Za to, że wspominałeś o dzieciach. Gdzie sam szerzysz, chłopie, a czy możesz przypomnieć, co wspomniał, bo ponieważ Super Mario mówił, że nic takiego nie powiedział, więc jakbyś mógł doprecyzować, o czym tam mówił. Było, że mam o mojej twórczości, że mam synów i co im powiem w przyszłości. To nic nie jest o synach nie mówiłem, mówiłem, na rodzinę. Że żadnej twojej rodziny nie dzieciach. Wspominałem. Co ty pierdolisz? Wspominałeś. Nie wspominałem. I nie upierałbym wspominałeś, się w czymś, chłopie, nie że... upierałbym się w czymś, jeżeli... Jeżeli myślę, nie miałbym Mario, racji, rozumiesz? Myślę, rodziny Mario, twojej nie mówiłem. Chwilę. Jeżeli znam tego chłopa, to myślę, że nigdy w życiu nie powiedziałby na temat żadnej rodziny nic złego. To jest bardzo, bardzo natomiast dobra, Skrzypas, ja osoba. Pamiętam, że na pewno w telefonie facet kilkukrotnie, nasz gość na telefonie powiedział właśnie o tym, że co powiesz swoim dzieciom, ale nie jestem pewny, czy powiedział tak Super Mario. Czy ty masz 100% pewności? Jestem pewny, że takie słowa padły, że co ja z powiem moich ust swoim, nie padły te słowa, nie padły... dzieciom... Nigdy słowa na twoją rodzinę i cokolwiek byłoby z tym związane. Jak dorosną, coś takiego było. I był temat dzieci był poruszony. Gdzie, co mają dzieci do ogólnie tematów freakfightowych, tak? I ogólnie była straszna nagonka na moją twórczość, gdzie wystarczy wejść w komentarze do mnie i poczytać. Nawet po tym wszystkim, co tam było, w tych naszych rozmowach ludzie raczej sprzyjali mi, tak? Trzymają moją stronę. Także to mi wystarczy, tak? Tłum jest za mną, także troszkę się właśnie poniosłem, zdenerwowało tak, mnie to, że... Tak, tłum jest za tobą, to rób dalej z siebie debila, rób. Tak, rób, no rób. Ale słuchaj, nigdy nie ubiorę czerwonych majtek, nie stanę przed lustrem i nie nakręcę TikToka, że jadę do Warszawy. Nie, w czerwonych majtkach. No to jest poniżenie. Tak, to jest, ty chodzisz to, no nie ma wytłumaczenia na to. Powiedziałem ci, że wspomniałeś o mojej rodzinie, tak ci napierdolę, że zobaczysz. Nie ma wytłumaczenia na to. Za to, że powiedziałeś o mojej rodzinie. Ja nigdy w życiu na temat twojej rodziny i prywatnych spraw nie mieszałbym takie rzeczy. Poruszałeś temat dzieci. Co powiem swoim synom? Jesteś taki, jaki jesteś. I tylko się nauczyłeś nagrywać do debila, tak naprawdę to nim jesteś i tylko ale dlatego... Ale poczytaj komentarze, idioto. Ale mnie nie interesują komentarze. Cisną ci tam, mnie nie interesują okropnie. Twoje komentarze i twoja publiczność mnie nie interesuje. Jesteś śmieszny. Rozumiesz? Śmieszny jesteś, rozumiesz? Strasznie. To chłopie. Ty się kompromitujesz, nakręcasz, debilu, rozumiesz? Nakręcasz ty tu to, się ale nie ma to potwierdzenia się. W sieci, chłopie, rozumiesz? Jakie potwierdzenia? Nie ma, nie ma potwierdzenia. Co ty porównujesz? Twoich słów. Powiedziałem, porównujesz malucha do Ferrari, rozumiesz? Jadą ci tam ostro, chłopie. Jesteś nikim, a nie a żeby sprawdzić, kto ma rację, poproszę moderatora czatu o otworzenie ankiety, za kim są ludzie na naszym live'ie. Jest was 97 tysięcy, doskonale, że jest was aż tyle. Kliknijcie w ankiecie, po której stronie stoicie, czy Super Maria, czy Skrzypasa, Arku. A ja bym chciał jeszcze wrócić na chwileczkę do Agnieszki, bo tutaj Laluna poruszała ten temat wstydu, Karolina też się tutaj do tego dołączyła. A czy wstydzisz się, albo czy chcesz się wycofać z tych słów, które tak mocno zabolały Lalunę, które padły w tym roaście, czy podtrzymujesz te słowa? Wszystko podtrzymuję, niczego się nie wypieram, to co zostało powiedziane, to zostało i tyle. Mhm. Jak się z tym czujesz, Kasia, i czy uważasz, że... Powiem ci tak, wchodząc na pierwszą konferencję, tam mi zarzuciła, że ja chcę sobie zyskać publiczność i tak dalej.
Ja nigdy w życiu sobie nie próbowałam zyskać, bo ja zawsze będę budowała się na hejcie. Taka już jest moja uroda, tak samo jak Denys czy tam inni. My zawsze będziemy hejtowani w świecie internetu. W świecie telewizji już sobie zyskałam swoich fanów. To nie była prawda w ogóle. Ja chciałam po prostu pójść jak dwie normalne kobiety, z klasą, tak jak niektóre. Ale fakt faktem zrozumiałam, że w tym świecie bez żadnych skrupułów trzeba jechać do spodu, kurwa, z przeciwnikiem, jak ci tylko ubliży. I tym sposobem wróciła stara Laluna i rozjebie ci łeb. A powiedziałaś, że obraziła cię tym roastem. Czy możesz przytoczyć dokładnie, które słowa cię tak... Wszystkie. Wszystkie? Tak. I za każde jedno słowo zapłaci. Mówiłaś, że... A jeszcze mam takie pytanko, czyli mam rozumieć, że królowa podróbek tureckich ma walkę z panią z Miami. Wiesz co, jeżeli chodzi o walki, to let's see. No, stanęłaś do face to face'a. Wiesz, to jest wyzwanie, ja jestem kochanie. W Polsce, żeby pogwiazdożyć, żeby pośmiać się z takich pseudocelebrytek jak wy, więc... Znaczy nie, to ja się mogę z ciebie teraz, Karola, im pośmiać. Skoro chcesz tak startować ze mną, to wystartujemy na grubo. No z tobą, kochana, przyszłaś na pewno nie. Przyszłaś z jakimś frajerskim, kurwa, swoim, nie wiem, wizją, wchodzisz wszędzie. Ogólnie mi podoba się twój ten koncept, bo tak inteligentnie podchodzisz do tego wszystkiego i się wypowiadasz, że zrobiłaś, kurwa, z ludziom z głów masakrę. Tylko, że ja jestem na tyle kumatą chciałabym osobą. Powiedzieć, że zrobię masakrę z twojej głowy, ale gdybym kiedykolwiek miała dokładnie zawalczyć, to nie na z tobą. Dlaczego nie z tobą? To po co stanęłaś do face to face'a? No nie, kochana, nie. Dolarsów nie dostaniesz. Ja nie chcę twoich dolarsów, mi wystarczą polskie złotówki. Karolina, w takim razie zapytam, czym według ciebie różnią się celebryci od... Bardziej, że to ty nie będziesz płacić, tylko od federacja. Od takich właśnie udawanych, czy podrób celebrytów. Wiesz co, masz tutaj dosłownie parę centymetrów od siebie porównanie. Po prawej i po lewej tyle mi wystarczy. Ale słuchaj, ty chcesz mi teraz ubliżyć? A kim ty jesteś, żebyś tutaj przychodziła, gwiazdożyła i wyzywała nas od jakichś celebrytek? A kim ty jesteś? Przyjechałaś do Polski, kozaczy się... Królową jaką królową? Królową czego? Że kurwa, dolarsów wiesz co do mnie doszło? Że ty mieszkasz w wynajmowanym mieszkaniu w Miami. Nie wiesz, że tak o tobie gadają? Kochanie, ja mam nawet 5. Słuchaj, nawet jakbyś miała miliardy, myślisz, że jesteś lepszym człowiekiem? A nie, człowiekiem? Miliardy to mój Jack. Myślisz, że jesteś... Daj mi skończyć. Masz troszkę kultury? Myślę, nie, że dam, jesteś. Nie dam, nie dam. Next question. No, słuchaj mnie. Nawet jakbyś miała kochana. Miliony... Made in Poland. Myślę, że nie Agnieszka. Jesteś lepsza... Question. Myślę, że nie jesteś lepsza tutaj od tych wszystkich ludzi. Wiesz o tym? A mówisz, że jesteś najlepsza, bo masz... Bo jestem. Skończ gadać bzdury. Kim jesteś? Kim jesteś? Wchodzisz do świata... Kim jesteś? Fajtów, Agnieszko, i jesteś grzeczna. No co to jest, kurwa, że ja coś mówię, a ona mi przerywa? To jest udawana. No chuja, przyszliście tu z nią i pozwalacie sobie na to, że ona jest królową? Czy jaki chuj? Ja sobie dobra, na to nie jest pozwolę. Gościem specjalnym i gościem zadaję pytania. Gościem specjalnym, który mi i jej ubliża. My jesteśmy pseudocelebrytkami. Laluna, nie korzystaj z mojej popularności, podzielmy się z Agnieszką. Na mnie dupę, kurwa, bo z ciebie żadna królowa dolarsowa, kurwa. Nie bierz wszystkiego, podziel się popularnością moją z koleżanką, chwileczkę. No więc Agnieszko, wchodzisz do świata freak fightów i jesteś grzeczna. To jest udawana poza? Nie, to nie jest udawana postać. Nie chcę nikogo udawać. Wchodzę tutaj taka, jaka jestem naprawdę. I chciałabym, żeby ludzie też zobaczyli mnie właśnie z tej strony. Okej, dziękuję. Laluna, ja wiem, że ty strasznie nie lubisz, kiedy ludzie nie okazują ci szacunku, strasznie nie lubisz, kiedy ludzie cię... No właśnie, dlatego Karolina straciła tą szacunku. A sama chwilka. To robi. Laluna, chciałem dokładnie, cię zapytać... Ale wiesz dlaczego? Chciałem cię zapytać, skąd, jakby z czego wynika taka twoja potrzeba, no bo widzę, że tutaj po prostu gotuje się w tobie, gotuje się w tobie, kiedy ktoś cię gotuje ignoruje. Gotuje się we mnie, no proste. Przychodzi Karolina tutaj, gdzie kurwa... Dobra, już nie gadaj, wiem, że chcesz artykuły. Pisałam, ale nie przerywaj mi. To, że jesteś gościem specjalnym, nie znaczy, że ja się kurwa wypowiedzieć nie mogę, kobieta. Będziesz miała artykuły, nie, będziesz miała zaraz innym. Ty, bo zaraz stąd kurwa wyjdę, bo z tobą nie będę przy jednym panelu siedziała. Krótko, słuchajcie, chodzi o to, że kolejna osoba przychodzi tutaj i się kurwa wywyższa i liczy na to, że znowu będę siedziała cicho i będę pani dolarsowej, queen kurwa, ulegała. Nie, ja powiedziałam, dopóki nie stracisz do mnie szacunku, to ja mam do ciebie. Tracisz do mnie szacunek, bo mi kurwa powiedziała, że jestem tam podróbą turecką, chujemuję. Ja mam to w piździe, 90% ludzi w Polsce zapierdala. O Boże, podróbą. Ona na siłę masz chce ze mną walkę, ja mówię, że nie chcę jej z nią. Odpowiadam Pawłowski tobie, bo z nią nie dyskutuję. A więc teraz ci mówię krótko, straciła do mnie szacunek, bo mi tam powiedziała parę słów. Ale ty nawet nie wiesz, co to jest szacunek, kochanie. Ale ty do mnie go straciłaś.
Dobra, ja tu jestem. Ale nie ma dobra, bo ja tu rozmawiam z Pawłowskim. Dobrze, dziewczyny, ale chwilę, ja mam jedno bardzo ważne pytanie. No? Jakim cudem wy tak szybko przeszłyście drogę? Pierwsze, co się wydarzyło, to jakby skomplementowałyście swoje stroje i nagle przeszłyście do takiej mocnej ofensywy. Co się wydarzyło? No tak, bo kurwa siedzi i pokochała mnie i poczuła te dolarsy z Miami. Ja poczułam dolarsy z Miami, a chuj kładę na dolarsy i Miami. Kurwa, dziewczyno, jestem w Polsce i lubię złotówki, kurwa. Ja pierdolę. Co ty myślisz, że to jest, kurwa, wielki szczyt wyjechać do Miami? Mi się zajebiście żyje w Polsce, zobacz, co tu się dzieje. A byłaś kiedyś w Miami? Na chuj tu przyjeżdżasz, jak tak chwalisz Miami? No nie byłaś w Miami, no to... Na pewno nie będę, bo zajebiście mi się żyje w Polsce. Kurwa, ty. Po chuj tu przyjeżdżasz, jak ci tak dobrze tam. Luna, na samym początku powiedziałaś, że lubisz postać Caroline, bo ona w jakiś sposób wzbudza emocje. Poczekaj, daj mi dokończyć, bo tak wzbudza emocje, że denerwuje ludzi, bo robi to mądrze i teraz sama dałaś się tak sprowokować, że wybuchasz. Znowu wypowiada jakieś słowa na mój temat. I to jest pseudo moja siła. Pseudo celebryci, pseudo tam, kurwa, moje dolarsy, twoimi dolarsami to se, kurwa, mogę dupę podetrzeć, kurwa. Nie, ja wycieram nos i podcieram, ty nie możesz. Nie mogę? A kto mi zabroni? Ty? No, zmęczyłaś się, nie? Właśnie, to nie twój świat. Lepiej wracaj do Miami, kurwa. Wracam, wracam. Ale powrócę i do Polski niedługo. Mam nadzieję, że powrócisz, spotkamy się w oktagonie. Konrad, na pierwszym panelu dymy 100%. Sam gdzieś co się działo. Później zapowiedź walki. Tuką się szkła, chłopaki się tutaj biją, nokautują na środku. Tu ledwo rozpoczęliśmy. Dziewczyny się kłócą, wyzywają. Chłopaki się kłócą, wyzywają. To jest twoja trzecia, czwarta walka w Freak Fightach. Ludzie czekają, aż Konrad Karwat da namiastkę tego od samego siebie. Co się musi zdarzyć, żeby tak samo było z tobą? No nie wiem, jakoś musiał mnie tu Krzysiek zaczepić, no ale w żadnym stopniu to się nie dzieje. Spróbuj, no. Chociaż raz. Teraz masz tą szansę. Krzysiek, ty łobuzie, ty. Konrad, gruby na bramkę. Chyba ty. Nie no, panowie, ja bym jeszcze zauważył, że obaj jesteście łysi, także jest argument kolejny. Znaczy, ja się stylizuję na Krzyśka tylko, wiesz. Nie no, ale to jest bardzo ciekawa odmiana tutaj od reszty. No to jest pojedynek, na który bardzo wiele osób czeka. Krzysiek, na pewno wiele osób kojarzy ten debiut, który nie był dla ciebie wymarzony. Później ta walka z Szymonem Taksi Złotową, gdzie nastąpiła rehabilitacja. Czy uważasz, że walka z Konradem będzie najcięższym pojedynkiem w twojej karierze? Zdecydowanie najcięższym pojedynkiem pod każdym względem i to nie chodzi o to, że pod względem freakowym, pod względem sportowym również. No każdy, kto miał okazję śledzić poczynania Konrada czy w strongmanach, tak, za czasów juniorskich, czy teraz jeszcze we freak fightach, to wie, że to jest kawał konia. Poza tym, jak ktoś wychodzi do Denisa Labrygi, który jest takim biokiem, jakim jest, bez dwóch zdań, to musi mieć cojones po same kolana. A ja chciałbym się zrehabilitować, chciałbym pokazać, na co mnie stać, dlatego wziąłem walkę z Konradem, bo tak naprawdę nie było, z tego co się orientuję, kolejki do Konrada na galę Cloud MMA 2, więc myślę, że pokazuję jaja, chcemy dać dobry pojedynek sportowy, niech wygra lepszy, ja naprawdę nie potrzebuję dymów i to nie chodzi o to, że ja w jakikolwiek sposób uważam się za lepszego, nie wiem, od Carline, czy od Kasi, czy od Skrzypasa, nie wiem, czy brawo, od Maria. Brawo, wszyscy jesteśmy tacy sami. To absolutnie nie chodzi o to, każdy taki sam, wszyscy równi, natomiast ja nie mam ochoty, mam okazję, ale mam nadzieję, ochoty. Że masz dolarsy. Mam złotówki, ale na tyle, ile mam, mi wystarczy. Natomiast nie mam zamiaru udawać kogoś, kim nie jestem. Jak ktoś chce dymić, bardzo proszę. Ktoś, nie wiem, chce sobie pluć w ryj, bardzo proszę. Jak ktoś chce trochę tego, jego sprawa. My natomiast z Konradem wiemy, po co tu jesteśmy. W sobotę wszyscy się przekonają. Czwarta walka, ciężkie konie, MMA. No, czego sobie można życzyć więcej? No, mam nadzieję, że spełnimy oczekiwania i tu stawiam kropkę. No właśnie, Konrad, czy czujesz na sobie pewną taką odpowiedzialność, biorąc pod uwagę, że jest bardzo dużo pojedynków takich mocnych pod względem dymów, no a wy tutaj rzeczywiście reprezentujecie też ten aspekt sportowy. Czy czujesz pewną odpowiedzialność i presję związaną z tym, żeby nie tylko wygrać walkę, ale też wygrać ją w dobrym sportowym stylu? Wiesz co, ja powiem ci, że nie rozumiem w ogóle tych kursów bukmacherskich. Tak jak widzieliśmy walkę Krzyśka z Piotrkiem Szyligą, no to pewnie pamiętacie, no Krzysiek przeważał całą walkę, tak? Wszedł tam cios, no też nie można Piotrkowi odmówić tego, no bo trafił, tak? No ale tu całą walkę Krzysiek przeważał. Moim zdaniem, no wiadomo, nie licząc Denisa Labrygi, no to będzie mój najtrudniejszy rywal jak do tej pory. Skrzypas, na naszym roście wielokrotnie powtarzano przez telefony, przez Super Mario, content jaki robisz na TikToku. Czy masz jakieś przemyślenia a propos tego wszystkiego, że tyle osób ci to wytknęło w programie na żywo? Dwie osoby, tak?
No okej, ale wiesz, kręciło się to cały czas. Jestem po prostu ciekawy, czy przemyślałeś to sobie, że może mają rację, czy uważasz, że robisz dalej swoje i w ogóle cię to nie interesuje? Wiesz co, ja robię dalej swoje, dopóki to śmieszy moją widownię i mi kibicują. No to nie widzę powodu, żebym przestawał, aczkolwiek pewne filmy mogą być do przemyślenia, aczkolwiek nie muszą w każdym bądź razie, bo ja nagrywam w taki sposób, że nie jest nic powiedziane dosłownie. Także dorosły się domyśli, dziecko niekoniecznie. I także jakby była cenzura na TikToka dla dzieci, co powinna być cenzura, bo niektóre rzeczy są tam nie dla dzieci. Także będę robił dalej to, bo jeżeli mam na przykład 100 komentarzy, 90 jest pozytywnych, 10 nie, no to czemu miałbym nie nagrywać? On patrzy na statystyki, będą mówić, że zesra się na środku, powiedzą, że super jesteś, on patrzy na statystyki, na komentarze. Ludzie będą mu poklask robić, jak się zesra w lesie on patrzy cały czas myślenia, na statystyki. Takim tokiem myślenia, jak ty myślisz, co dla mnie jesteś idiotą. No ty tak robisz, mówisz, że na 10 komentarzy 6 jest dobrych, to dla ciebie już jesteś alfą i omegą. Ale to jest twój tok myślenia. A ludzie cię podkręcą i się zesrasz na środku, dlatego będą, że super ubrałeś czerwone majtki, najlepsze zasięgi. I nagrałeś TikToka, że jedziesz do Warszawy. No i co z tego, taki jesteś pusty, rozumiesz, co ty robisz? Na to nie ma wytłumaczenia. Ale jakie wytłumaczenie? Ty jesteś tak pusty za to, że wspominasz moją rodzinę, ja cię tak odjebię, że zobaczysz. Czerwone majtki. Co stanie. Ty nie zdajesz sobie sprawy, co po tobie przyjedzie. Czołg. Nie ma wytłumaczenia, chłopie. Na dno. Głupi debilu. Natomiast na dno. Czerwone majtki i TikTok i jadę do Warszawy. W życiu nie nagrasz już takich głupot, jak robisz teraz. A ty w ogóle nie będziesz nagrywał. Natomiast Skrzypas często mówił... żenujący. W ogóle nie będziesz nagrywał. Mario. Skrzypas często mówi, że to, co on tworzy, to jest komedia. I czy ty uznajesz taką komedię? On jest upośledzony umysłowo, żeby miał takie historie w głowie. Jaka komedia? On się nazywa twórcą, on jest półgłówek debil. Słuchaj, przecież to, co ludzie, komu bym nie pokazał, to mówią, to jest jakiś odklejeniec, rozumiesz? Słuchaj, debilu. To jest człowiek, który on jest odklejony, rozumiesz? Ale wiesz, co to jest komedia albo kabaret? On ma takie w głowie pojebane, ma takie historie w głowie, że on jest odklejony, ale to tak naprawdę odklejony. No ty nie potrafisz tego pojąć, bo nie wymyśla takiej tyle, żenady. Takie żenady. Takie rozumiesz? IQ masz. Dlatego żenady. Nie potrafisz tego zrozumieć, bo jesteś nawet za słaby. Nie zrozumiem cię, bo nie jestem tak pojebany, chłopie, jak ty. Rozumiesz? Nigdy na taki nie pomysł gramy na nie tych samych falach, chłopie, bo ja jestem inteligentny, a ty jesteś debilem. Nie, jesteś idiotą. Rozumiesz? Jesteś debilem idiotą od puga skończonym. Rozumiesz? Skończonym idiotą. Rozumiesz? Jesteś debilem od puga odrywanym. Skończony. Panowie, zamiast zawalczyć, powinni test na postawię się w kastorami na dziale ogrodowym. No, aż się abstrakcyjnie ogląda Super Mario, który zawsze jest kojarzony z takimi pozytywnymi fluidami, pozytywnym vibe'em. Chyba po raz pierwszy widzę cię tak wściekłego. A teraz podpalmy tę scenę jeszcze raz. Caroline i jej kolejne pytanie do Laluny. Do Laluny, a nie do Agnieszki. Ja chcę do Agnieszki. To ja mam do Laluny, dobra, to mogę zadać. Dobra, to możesz pierwszy. Dobrze, Laluna, chciałem cię zapytać, właśnie bo... Właśnie troszkę, proszę. Dużo... Halo, tak? Nie słyszę cię, wiesz? Wiele osób, spotkałem się z taką opinią też po naszym roście i myślę, że dzisiaj będzie podobnie. Uważa, że ty nawet bardzo często możesz mieć rację, możesz mieć argumenty, ale przez to, że masz krótki ląd, że tak szybko się odpalasz, tak, to bardzo często jakby tracisz na tym, bo się denerwujesz i to wiesz, tracę? Że tracisz na tym, że twoje argumenty przez to tracą na sile, bo się bardzo mocno podpalasz. Czy zgodzisz się z tym, że przez tą taką twoją jakby, ten taki dynamit, który jest w tobie, no, który się odpala za szybko, czasami jakby tracisz na tym wizerunkowo? Ja mam wyjebane na wizerunek. Ludzie, kurwa, o czym wy mówicie? Jestem sobą i tyle. Słuchajcie, gdybyście mnie tu nie chcieli, to by mnie tu nie było. Chciałam normalnie, tak samo chciałam dzisiaj podejść do naszego gościa specjalnego normalnie, ale ja sobie, kurwa, nie pozwolę, żeby pani Queen Dolarsowa mi tu cisnęła, a więc poszła kontra. Agnieszka dobrze wie, że pierwsza mnie obraziła, tak samo poszła kontra. Gimper obraził mnie pierwszy, poszła kontra. Powiedziałam, nigdy w życiu nikogo nie obrażam pierwsza, nie wyzywam, nie ubliżam. Jestem, kurwa, nauczona szacunku. Jeżeli go do mnie tracisz, tak samo ode mnie go nie masz. Mam krótki zapalnik i tym wzbudziłaś we mnie, kurwa, taką agresję, że cię rozjebie w oktagonie. A ja mam takie pytanie. Śpisz też w okularach? Tak. Masz coś do tego? A nie, ty masz bardzo jak diabeł chuja, jeżeli już przejdziemy do takiego czegoś. No i co? No właśnie, no jak chcesz hejtować, to zaczniemy. Widzisz? Zaczynamy? Jestem naturalna. Naturalna jeśli chyba, coś kurwa, nie pasuje, się.
to jest pasuje twoje, mi, pasuje. Twoje zdanie. Pasuje mi, pasuje. Ja znowu nie zaczęłam. To ty mi mówisz. Znowu mnie hejtujesz mnie, że mam okulary cały czas? Ja się zapytałam, czy... No, ale co ci się nie podoba w moich okularach? Byłam bardzo ciekawa. Ciekawość to pierwszy stopień do piekła i właśnie do niego wpadłaś. Laluna, baby, zanim te okulary ci spadną z nosa, mam dla ciebie question. Także miałaś być, kochana, odmieniona, zrobiłam mały research. Tak, to prawda, jednak się nie miałaś da. Miałaś być też pokorna. Jednak się nie a da a nagle świecie. Pokazujesz znowu z siebie, z tej zadymiarskiej strony, you know, tak na roście. No jak to skomentujesz? Dlatego ludzie, żebym to była. Skomentuję to tak, że powiem ci szczerze. No kurwa, nie da się w tym świecie, naprawdę się nie da. Ja mogę być normalna, jak gram swoje odcinki do TTV, bo tam mnie nikt nie ubliża, tam mnie nikt nie prowokuje i tam mogę być normalna. Jestem w świecie, gdzie nie ma kurwa zasad, każdy sobie jedzie, ubliża, a więc nie zostawię suchej nitki na nikim, kto mi zacznie ubliżać i mnie wejdzie w drogę. Nie każdy. No nie każdy, ja wiem, ale wiesz, no słuchaj, ty dostałeś normalnego przeciwnika. Ja myślałam, że Agnieszka też jest normalna, a wypierdalam jakiś frajerski wierszyk z takimi słowami, że mnie wjebało fotel. Bo o to chodzi w roście. A ja mam chuj, w dupie mam ten roast i ty będziesz go miała też w oktagonie. Ja czuję, że ty jesteś za bardzo kłótliwa. Agnieszka taka spokojna, a tak, ona jest taka zadyma, zadyma. Ucichła, ucichła i ucichnie w oktagonie, no. Jak na pewno w oktagonie nie ucichnę. Jak ktoś, a co ty kurwa, ty weź, nie odzywaj się dziewczyno, bo się jeszcze gorzej pogrążysz. Trzeba rozruszać Agnieszkę. Trzeba ją rozruszać. No dawaj. Właśnie, Agnieszka, chciałem zapytać, bo ty mówiłaś podczas roasta, że... Laluna wyzwała okay. Face to face Agnieszkę. No to za chwilę zadam pytanie w takim Przed razie. Przed chwilą obie panie mówiły sobie, co sobie zrobią w klatce, więc zobaczmy. Agnieszka. Widać, jaki Laluna ma szacunek do drugiej osoby, że nie umiesz rozjebana za ten liścik. Weź się, kobieta, za ten wierszyk będziesz rozjebana, krótko. Spierdalaj do domu, się nie nadajesz do fikwajt. Puść mnie, co ty kurwa. Już powiedziałaś, to wypierdalaj. Boxing position poszedł dość szybko. Agnieszko, to ja jeszcze zapytam, bo ty mówiłaś podczas roasta, że ty ten wiersz oprawisz w ramkę i podarujesz przeciwniczce, żeby sobie nad łóżkiem powiesiła. Czy rzeczywiście masz w planach coś takiego? No nie przygotowałam, nie miałam w sumie czasu na to, ale zastanowię się nad tym ponownie. Okej, okay, czyli ponownie jakby takie... nie będziesz miała takiej szansy, bo już po mojej walce nie zaistnieje, nie zaistniesz tutaj. Czyli takie prowokowanie rywalki, nazwijmy to, w tej konwencji roastu, dla ciebie nie jest problemem. Uważasz, że nie, jest Laluna problemem. Bierze to do siebie za mocno, tak? Myślę, że weźmie lekcję pokory teraz po tym, co zrobiła. Uważasz, właśnie, Laluna że Laluna tak bierze do siebie to zbyt mocno, tak? Że Laluna przyjęła do siebie to zbyt mocno? Tak, tak, tak. Tak, uważam, że tak. Że... Nie oglądałaś mojego face to face'a z Gimperem? A widziałam, jak go oblałaś wodą. No właśnie, za to, że mnie obraził. Ty mnie obraziłaś. Ciesz się, że w ciebie nie wjechałam na tym roście. No... Krótko. No? No nie zdziwiła. Oj, kochane, ja chyba wracam do tego to Miami. Wrażenia. Raz? Ja chyba wracam, kochane, do tego Miami, no, widzisz, ale bardziej widzisz, jak patrzę na ciebie. Ja ci coś ciebie. Powiem, Caroline, tak szczerze, ty nie pasujesz do tego świata, lepiej tutaj nie przychodzisz. Zobaczysz, że cię trochę może zaskoczę, nie mówię a właśnie, tak, nie no, mówię. Mam nadzieję, mam nadzieję. Ja ale nie z tobą. No jesteś za delikatna troszeczkę. No ja tylko powiem, że oczywiście... Ja nie mówię, że cicha woda brzegi rwie. A skąd może wiesz, że tak jest? A może wiesz, ja tak robię specjalnie, żeby zniszczyć mojego przeciwnika, jak się kiedyś zdecyduje. Ja wystarczy, że na ciebie popatrzyłam na face to face i wiem, że ty się nie nadajesz do tego świata. Oj, kochana, ty patrzysz, co jest w internecie, a nie wiesz, co we mnie nie w internecie, siedzi. Tutaj, na środku, ja nie patrzę. Słuchaj, ja przeciwko tobie w ogóle nie jestem. Masz takie mięciutkie futro i pod spodem też pewnie wszystko mięciutkie. Dokładnie, a ty sztywna i będziesz, kurwa, sztywno ujebana na pizę, jakbyś wyszła ze mną w klatce. Powiedziałaś, że nie wyszłabyś z Laluną. Dlaczego, dlaczego twierdzisz, że mi takich gości specjalnych nie dawajcie, jeżeli chcecie z nią... Nie szanuję ludzi, którzy jak nie szanuję? Że chcą się zadawać ze mną typowo dla sławy. Ja mogę się tą sławą ja pierdolę, co ty gadasz w ogóle? Wychodzisz do mnie z tekstem, że mam wszystko mięciutkie. Dotykałaś mnie? Ja w Polsce dla fanu i to ja mogę wybierać, z kim ja się podzielę. A kim ty jesteś? Popularność. Kim ty jesteś? Caroline Derpiński. A kto to jest Caroline Derpiński? To jest królowa. Czego królowa? Chyba kiczu, kurwa.
Wiesz co, no... Człowieku, o czym ty mówisz? Ja jestem made cała in Polska... made in Turkey. Słuchaj, cała Polska ci kurwa jedzie, bo wszędzie pokazują twoje projekty z AliExpress i podrobione kurwa ciuchy. Ja tylko, się do tego przyznaję, że zapierdalam w oryginałach i podróba. $1 million, a ty mówisz, a twoje kurwa... może po walce, jak wygrasz, nie wiem, o X... które po prostu starczą mi na wadziki. Ja tego nie powiedziałam, ja nigdy w życiu nie powiedziałam, że ty masz podróby, nigdy w życiu nie mówię, że nie masz pieniędzy. Ja ci życzę kurwa miliardów, milionów, bogatych kurwa starych facetów, chuj wie kogo. Ja żyję swoim życiem, mi starczy to, że mi Klaut zapłaci za trzy walki tyle, że idę na emeryturę i kurwa siedzę jak królowa na krzesełku, bujam się kurwa jak pani babcia. No dlatego chcesz ze mną walki, bo chcesz jak najszybciej spróbować i nic słuchaj, nie robić, mieć fame. Ale to ty tu przyszłaś i zrobiłaś ze mną face to face. To ty chcesz zaistnieć w świecie Freak Fightu. Ja, nie ja wiem, nawet nie wiedziałam, że ty tu przyjdziesz. Ubliżasz mi, że jestem królową podróby tureckiej. Goodness, ratunku, chłopaki. No widzisz, kurwa, już następnej kolana siadają. Kurwa. Ratunku. Cóż, naprawdę, kurwa, ludzie. Weźcie się, zastanówcie, bo robicie ze mnie chuj wie kogo. Dobrze, tutaj. No to ja jeszcze tylko podpytam Laluna, czy przyprowadzacie czy rzeczywiście... jakieś blond panie, kurwa, które się tu prują, a później, kurwa, ty zdziwioni. Laluna. Teraz Laluna reklama odpalona. Fryzjera. One second, reklama fryzjera. Patrzcie, jak lśnią. Piękne. Bardzo mi się podobają twoje włosy. Dziękuję. Może to jej urok, piękna. Może to Miami. Jesteś bardzo piękna i bardzo sztywna. Laluna, ja cię zapytam, czy... Może już, kurwa, więcej pytań Laluna, nie dam. Proszę, proszę. Czy uważasz, że takie postrzeganie, że ludzie, którzy są jakby w jakiś tam sposób przytulają się do Caroline, chcą zdobyć zasięgi, zdobyć popularność i tak dalej... Ja nie jest wiem. Tak. Myślę, że tak. Myślę, że na pewno, bo ona... ma tam jakieś kilka milionów na tym Instagramie. Ale ja dzisiaj zrobiłam dobry uczynek i przytuliłam cię za darmo. A myślisz, że ja bym musiała ci zapłacić za to, że mnie przytulisz? Ona nic nie rozumie. Ja rozumiem Agnieszki. Wszystko, tylko ty robisz z ludzi debili w Polsce, ale niestety nie ze mnie. Agnieszko... No to ty tak chodzisz i pierdolisz wszędzie po wywiadach bzdury. Agnieszko, mam dla ciebie pytanie. Jak masz zamiar wykorzystać swoje 5 minut? Zobaczymy, jak się wszystko to potoczy. To by było na tyle. Nie mam żadnego ustalonego planu. Wszystko po prostu niech się toczy własnym kołem. No ale myślę, że będzie dobrze. Moi drodzy, drugi panel dobiega końca. Po drugim panelu będzie coś, co zaskoczy wiele osób. Ja dzisiaj się dowiedziałem, mnie to bardzo zaskoczyło. To będzie ta niespodzianka, o której wam mówiłem i Arek wam ją za chwilę przekaże. A w trzecim panelu Denis Załęcki, Denis Labryga, Kamil Minda, Daniel Omielańczuk. To będą niesamowite emocje. I na koniec panelu drugiego zobaczmy face to face'y, a potem coś, co zaskoczy całą Polskę. Na początku Konrad Karwat oraz Wujaszek Fericze face to face. Panowie, dajcie, nie trzeba, naprawdę. Dajcie spokój, nie, dajcie spokój. Zapraszam, panowie. Wyglądają jak bracia. Zobaczymy, który z nich będzie tym starszym bratem podczas pojedynku. Sportowe starcie na karcie Klaut 2. Dziękuję bardzo. Pozycja bokserska. Laluna już miała dwa face to face'y. Czy robimy jeszcze jednego, czy bastujemy? Laluna mówi, że zabije już tutaj, tak więc czy wy chcecie jeszcze jeden face Laluny? No to Agnieszka i Laluna jeszcze raz face to face, a następnie panowie i jedziemy dalej. Bardzo spokojnie stoisz przy tych wszystkich odpychaniach i tak dalej. Jestem pewna siebie. Nie boję się, Laluny. Jak się nie boisz, jak ci kurwa kolana dopnął? O czym ty mówisz? Dobrze, dziękuję. Agnieszka wraca na miejsce. I ostatni raz to jest ten face to face, który może poddymić. Skrzypa z Super Mario. Wiele ciężkich słów tutaj padło. I już w sobotę panowie sprawdzą się w klatce. Za tą mamę cię rozjebie. Mamo, przepraszam cię, że ten debil używał... W ogóle takich tekstów. Do mamy nie wrócisz cały. Rozjebę cię jak żaba na liściu, zobaczysz. Bum, bania pęknie. Bania pęknie. Atom na banie pęknie.
Skrzypas, Super Mario, już w sobotę walka otwarcia gali Cloud 2. Panowie, pozycja bokserska do kamery. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o panel numer 2. Nie odchodźcie, bo już za chwilę ogłoszenie nowej walki na Cloud 2. I tak jak wspomniałem, będziecie tą walkę kochać albo nienawidzić, ale nie przejdziecie obojętnie. Ja byłem w szoku. Uwaga. No i oczywiście dziękujemy Karolajn Derpieński, naszemu gościowi specjalnemu. Możecie tutaj pobić brawo. Dziękujemy serdecznie. Wiadomo, Miami jest spoko, ale Płock też cudowny. Jestem Fortuna, do niedawna bogini szczęścia i nieszczęścia. Obecnie bogini wszystkiego tego, co czujesz, kiedy grasz. Czasem wygrywasz, a czasem nie. I to też jest okej. Jestem Fortuna. Mówią, że sprzyjam parciarzom, ale sprzyjam wszystkim, którzy chcą to poczuć. Chcesz? Możesz pobrać aplikację i grać jak chcesz. Fortuna sprzyja tym, którzy grają. Panie i panowie, jesteśmy z powrotem. To, co teraz się wydarzy, jest naprawdę bardzo ważne, więc prosimy was o uwagę, prosimy was o zajęcie miejsc, prosimy was o przygotowanie sobie jakiegoś ciepłego napoju, z którym zasiądziecie przed dowolnym odbiornikiem, ponieważ będzie się działo. Na początku wiadomość nie najlepsza, mianowicie jeśli chodzi o walkę Japczan-Holak, ze względu na kontuzję Holaka zostanie ona przełożona na inny termin, więc zobaczymy ją w przyszłości. To jest ta wiadomość nie najlepsza, no ale oczywiście Cloud MMA zawsze zaskakuje, Cloud MMA zawsze dowozi, Cloud MMA zawsze ma asa w rękawie. Panie i panowie, to będzie najprawdopodobniej najgłośniejsza walka w historii Freak Fightów. Zestawienie tak szalone, że sam nie wiem, co mogę o nim powiedzieć i nie wiem, jak je zapowiedzieć. Już jutro będzie program, w którym spotkają się. Ale zanim to nastąpi, przywitajcie je po raz pierwszy. Panie i panowie, pierwszą zawodniczką będzie Gosia Margaret Magical! Jej rywalką w tym absolutnie powalonym zestawieniu będzie Nikola Nikita Alokin! Drogie panie, mam wrażenie, że to jest jakiś Matrix, ale tak to się wydarzy. Mama Daniela Magicala będzie się tłukła z jego byłą dziewczyną. Gosiu, pani Gosiu, Margaret, no kobieta wielu imion. Zobaczymy, czy także wielu talentów w klatce. Powiedz, co sprawiło, że jesteś tutaj z nami, że będziesz się biła z Nikitą? Ona bardzo dobrze wie. Nikita, pierwszy pojedynek z Moniką Laskowską, pokazałaś się tam z bardzo dobrej strony, nie udało się wygrać, ale ten pojedynek będzie chyba najbardziej osobistym w twoim życiu. No i chciałem zapytać, jak się czujesz z tym, że będziesz miała szansę bić się z mamą twojego byłego chłopaka? Szczerze, czuję się zajebiście, nie zależy mi na wygranej, nie zależy mi na przegranej.
Po prostu załatwimy wszystko w oktagonie. Jak się klatka zamknie, to już przydupa z pani Małgosi nie będzie się chował pod jej kiecą. Panie i panowie, ja wiem, że wy przecieracie oczy ze zdumienia, czy to się dzieje. Tak to się dzieje. Teraz zrobimy face to face, a jutro będzie program. Bądźcie z nami o godzinie 20. A już w tym momencie face to face Nikita kontra Gosia! Dziękujemy serdecznie. Brawa dla zawodniczek. I myślę, że brawa dla Cloud MMA za taką walkę. Zobaczymy, kto w sobotę będzie śpiewał Maju Maj. Dziękujemy serdecznie drugim paniom. Dziękujemy, dziękujemy. Widzimy się jutro podczas programu. Wielkie brawa, tak. No i w tym momencie jesteśmy już gotowi przywitać bohaterów trzeciego panelu. Nieźle się odwaliło, co? Nieźle się porobiło. Panie i panowie, przed wami Daniel Omielańczuk! Przeciwnikiem będzie Denis Bad Boy Zołęcki! Kolejnym niezwykle potężnym wojownikiem będzie Denis Lobryga! W nowej, bardzo modnej fryzurze. A jego przeciwnikiem będzie Kamil Minda! Panie i panowie, przypominam, wszystkie bilety na Cloud MMA 2 w Orlen Arenie w Płocku zostały wyprzedane. Trwa sprzedaż pay-per-view na gale Cloud MMA. Wchodźcie na Cloud MMA TV i kupujcie pay-per-view już teraz, by nie przegapić żadnej z emocjonujących walk na naszej gali. Sponsorami Cloud MMA są oficjalny bookmacher Fortuna. Zakłady na Cloud MMA dostępne są wyłącznie u naszego sponsora Fortuny. Gale możecie obstawiać na stronie efortuna.pl i w aplikacji mobilnej. Jeżeli macie 18 lat, możecie skorzystać z pakietu na start od Fortuny. Trzy zakłady bez ryzyka do 100, 200 i 300 zł. Podczas rejestracji wystarczy podać kod Cloud MMA. Kolejni sponsorzy: HotPay, system płatności internetowych, Overlord, producent najlepszych akcesoriów sportowych i sprzętu treningowego. Z kodem Cloud MMA otrzymacie 10% zniżki na asortyment. Extreme Hobby, producent zaawansowanej technicznie odzieży sportowej. Muscle Graphy Nutrition, najwyższej jakości suplementy. Użyj kodu Cloud MMA, by uzyskać 20% zniżki na cały asortyment. Motus, producent najwyższej jakości hulajnog elektrycznych, patron medialnej organizacji Cloud MMA to Super Express. Partnerem tego panelu konferencji jest Fortuna. I przypominamy, żebyście sprawdzali profil Fortuny na Instagramie, bo tylko dziś do końca dnia możecie wygrać bilety VIP na wyprzedaną galę w Płocku i dodatkowo zobaczyć wybraną przez was walkę pod samą klatką. Tyle ogłoszeń parafialnych, a już w tym momencie zróbcie wielki hałas, ponieważ to jest ostatni panel drugiej konferencji Cloud MMA! Moi drodzy, ja wam obiecałem na roście, że na sam koniec doprowadzimy do tego na konferencji, żeby pierwszy raz po tym wszystkim, co działo się w ostatnim programie, Denis Labryga i Denis Załęcki zobaczyli się tutaj, żebyście to wy widzieli, te emocje. Denis Załęcki, czy ty widziałeś wywiad Denisa Labrygi, kiedy ty czekałeś pod bramą 20 minut, żeby go złapać? Nie, nie widziałem wywiadu.
No mówiłeś u mnie, że widziałeś na wywiadzie, że... Że widziałem, że poszedł robić wywiady, ale... Nie dostaliśmy się do siebie, bo drzwi nam zamknęli. Tak, tak, tylko czy później w internecie już widziałeś, bo tam padły dużo, no bardzo mocne słowa w tym wywiadzie. Widziałem. I chciałem, żeby ci dać szansę, żebyś mógł się odnieść do tego. Damskie się nie liczą. Słuchajcie, dobra, siemano wszystkim. Ja chciałbym wyjaśnić ostatniego roasta. Mianowicie, słuchajcie, podkręciłem atmosferę ze względu na to, żeby na koniec temu farmazonowi zajebać w mordę, ze względu na to, że zobaczyłem, że chce mi podkładać na siłę świnie. Ja sobie na to nie pozwolę i takie zagrywki to sobie możesz, kurwa, w przedszkolu robić albo na innych pacjentach, robiąc ze mnie na siłę, słuchaj, z dobrego chłopaka frajera, no to ci nie pyknie, to ci już od razu mówię, bo tak się nie robi. Co jeszcze mogę powiedzieć? Słuchajcie, ja nie nawiązywałem i nie będę nawiązywał do tematów kryminału, ale chcę wyjaśnić jedno, że owszem, siedziałem, grypsowałem. Nie schowali mnie od początku nie grypsowałem, ale nie zostałem schowany. Podniósł mnie człowiek, bardzo ważna w Polsce. I mam zachowaną twarz, nie przenoszę kryminału na wolność i proszę mnie nie kojarzyć z kryminałem, jestem sportowcem i do tego dążę. Miałem epizody w swoim życiu, nie przenoszę ich na wolność i tyle. Co do twoich pytań, Denis, chciałem zaznaczyć, słuchaj, że co ja miałem ci, kurwa, na live mówić na temat, kiedy, kurwa, łapę podałem w jakiejś sytuacji, trzeba było mnie prywatnie zapytać, to bym podbił do ciebie i bym ci to wyjaśnił. To są sprawy, kurwa, większej wagi, że tak powiem, większej rangi. Nie wiem, co ty masz za content wprowadzać, kurwa, dobrego chłopaka i robić z niego, kurwa, świnie. Dla mnie dojebałeś, kurwa, do pieca i jesteś skończony. Dziękuję. Skończony jesteś ty i to publicznie. Trzeba było wypowiedzieć się, że się nie wypowiadasz na tematy kryminałów. Ale poszedłeś w to, powiedziałeś się... Słuchaj, całego roasta, kurwa, stwarzałeś pozory. Myślałem, że normalnie da się z tobą, kurwa, porozmawiać. Toczymy, kurwa, wojnę, że tak powiem, od 2 lat. Bez sensu ciągnąłeś temat o prucie się. Zacząłeś ty. Ale ja mówiłem, jest jeden koniec tematu, ale ciągnąłeś, Daniel. Popie, jak ty się zachowujesz, człowieku. Kryminały to się z siebie śmieją w Polsce, kurwa. Wszystkiego ale, się dowiedziałem. Ale dobrze, to niech się śmieją, ale... Który z nas, no to pochuj pierdolisz. Który z nas trafi do kryminału pierwszy, to tam się będzie dopiero śmiało. Ten temat. Będzie trzeba grzać, to będziemy grzać i tyle. Tyle w temacie. A jak chcesz się dowiedzieć, z kogo się będą śmiać, jak ktoś wiedzie, to możemy się bardzo chętnie spotkać, kurwa, i się wtedy dowiesz, z kogo się będą śmiać, bo ze mnie się mogą śmiać, ale mnie nikt nie będzie chował. Mogłeś być taki mądry przed roastem, kurwa, i normalnie prywatnie do mnie podbić i bym ci wyjaśnił to tamto. Co ty, kurwa, ze mnie przy ludziach chciałeś zrobić, kurwa, człowieku? Normalne zapytanie. Co to w ogóle za... Czemu nie powiedziałeś, żebyś nie padał ręki? Czemu tego nie powiedziałeś? Ale dlaczego? No ja ci tego tutaj nie przewinę, bo to są, kurwa, sprawy wyższej rangi. Ale jakie przewinę? To jest normalne pytanie. Nie powiem ci, kurwa, tego, bo to są słowa wyższej rangi. Ale wiedzą... Okej, czy witałbyś się z policjantem, to jest pytanie wyższej rangi, tak? Wiedzą to już twoi koledzy, także może oni ci przewiną, bo, kurwa, znając życie, do naszego spotkania nie dojdzie, bo to jest... Dojdzie po walce. Tak, oczywiście, po walce, jak najbardziej, prędzej czy później spotkamy się w gronie ludzi. A dla naszych widzów, tak. Zobaczcie teraz, co się wydarzyło. Poproszę o plik Denis Załęcki-Labryga. To jest słowo honoru. A mnie chuj w ciebie w ogóle, co ty, kurwa, słowo honoru. W ciebie! Kurwa, jebany! Ty szmato, zajebię cię za to, nie? Zajebię cię chujozo, nie? Zajebię cię chujowo za to. Zajebię cię chujozo, nie? No tutaj jest ciekawie, moi drodzy. Czekaj, przepuszczę. My sobie staniemy z Albertem. Kurwa, puszczę, bo nie mogę ten. Ja myślę, chłopaki, że poczekajmy na konferencji. Nie... Słuchajcie, przewijanie, kurwa, zasad kryminału i tak dalej, małolatom, to ja jeszcze tylko to powiem i ucinam temat. To jest, wiecie co to jest? Małolat będzie miał odpowiednie miejsce, odpowiedni czas na to i odpowiednią do tego osobę, żeby mu przywijał, jak się ma zachowywać w odpowiedniej sytuacji. Ty, Denis, nie jesteś do tego odpowiednią osobą i bardzo dobrze o tym wiesz. I wiesz dobrze jeszcze... Ale będę, odpowiednią osobą, która cię ukaże po gali naszej. Łopie,
kurwa, człowieku, ty chyba ujasz Boboga. Dobrze, ja ci daję moje słowo, nie wszyscy ludzie nie mnie widzą. Słowa, rozumiesz, no to zobaczymy, słowa. Kto nie ma słowa. Zobaczymy, kto nie ma słowa, okej? Okay? Nie witałeś z Kamilem, Mindżą. Jeszcze raz. Że nie wiedziałeś, że to jest żandarm, no tak? Nie widziałem. A skąd miałem wiedzieć? Słuchaj, poznaliśmy się, powiedziałeś mi, że jesteś żandarmem? Dałeś słowo, ja wbiłem chuja w te słowo. Oczywiście ludzie. A ja chuja wbijam w ciebie i co? Ludzie, nawet trzy, kurwa, jakbym miał. Z mojego grona ludzie też się zapytali, dlaczego to zrobiłem. Dlaczego to zrobiłem? Bo nie powinienem tak... Co? Ale czego ty tutaj szukasz? Czego szukasz? Atencji szukasz, czy co? Ale czego ty, kurwa, szukasz tutaj? A ty masz problem, kurwa, czy co? To jak masz problem, to się do mnie prywatnie odezwij, a nie, kurwa, chuja tutaj palisz, ty. Mamy ze sobą kontakt, to się prywatnie do mnie odezwij. Ile miałeś razy już sytuacji, żebyś... Co? Z czym? Minda! Słuchaj, bardzo chętnie. Dobrze, Patryk, przepraszaj mnie, Patryk. Mamy tutaj nasz panel, Patryk. Musimy dokończyć nasz panel. Pola Brydze, daję ci moje słowo. Oj, Denis. To było... Ale no rozrobiało. Słuchaj. Dobra, dostajesz lanie od Daniela i zmierzysz się na odwagę? Słuchaj, pierwszy zmierzę z mocniejszym gościem od ciebie, później dobrze, idę po ciebie. Bij się z kim chcesz. Słowo honoru, jak tutaj Sławek pozwoli, żebym się z tobą bił na tej gali, to się bijesz. Jak dobrze. Już jak podpisujesz kontrakt, dobrze. Oficjalnie się bijemy. Dobrze, następna gala. Dostajesz lanie od Milańczuka i bijemy cię, tak? Kolega jest jeszcze, Labryga. Dobra, dyspozytor kolejki. Bijemy się? Kurwa, z miłą chęcią. Boła. Bardzo dziękuję. Trzymam cię na słowo. Trzymaj, trzymaj, oficjalnie. Bardzo ci dziękuję, więc już się przeszkadzam, tylko już przestańcie z tym krypsowaniem. Do widzenia panu. Dziękujemy do za zobaczenia. Uwagę. Do widzenia. Kamil, jak ty się czujesz z tym, że byłeś bohaterem tej całej przepychanki pomiędzy Denisem jednym a drugim? Czekajcie chwilę, bo tam jest zamieszanie na widowni. Rzuciłem mikrofonem, kurde. Jak? Przeprosiłem już tą dziewczynę, zanim Patryk zabrał głos. Coś się tam stało? Jeszcze raz. Dobrze, że nie w głowę. Przepraszam cię jeszcze raz. Dawid, ty już chciałeś ode mnie hulajnogę. Dobrze, panowie, właśnie robi zamieszanie. Poczekaj, Denis. Kamil, jesteś bohaterem w jakimś stopniu kłótni między panami. Co ty masz do powiedzenia na ten temat, że kłócą się o ciebie? Witam wszystkich. No, poczekaj, przepraszam cię, Kamil, jeszcze. Tak, nie, no Denis, ale przepraszam cię program. Nie możesz... do tego, jak dał słowo, Denis, chciałbym to wyjaśnić, bo dał słowo, ja wbiłem w to słowo i mam na to dowód, że on znał Kamila, bo na konferencji z Dawidem, jak walczyłem z tatą Denisa, to się przywitali, kurwa, i się znali. A kiedy? I skasowałeś, Kamil, ten wywiad, bo wiedziałeś, że będzie, kurwa, jazda z... Ale poczekaj. Ja powiedz mi, dlaczego widziałem, skąd miałem... Co ty pierdolisz, kurwa, farmazonie chodzący, ty? Na chuj tak kłamiesz publicznie? Jest, to jest nagrane. Ale co jest nagrane, że co? Słuchaj, poczekaj. Poczekaj chwilę, poczekaj. To ty poszukaj, a niech Kamil się wypowie. Ja już mam. Dobrze, Kamil dawaj. Nigdy w życiu, daje słowo honoru, że Kamil nigdy w życiu nie powiedział mi, że jest... No bo wiedziałem o tym, co on, że przerwał te treningi, że od sztywnych się dowiedział, że tutaj taka ekipa. I powiem ci, sam byłem zdziwiony, bo stoję tyłem odwrócony do trybun, do krzesełek i nagle ktoś przechodzi i z całej siły mnie uderza w plec. Odwracam się, a tu... Denis Załęcki, siema mordo do mnie. No tak, siemanko. I normalnie rozmawia ze mną. No to nie oznacza, także że... Nie wiem, ale ty debilu, kurwa, ty debilu. Ale no tak. Ale słuchaj mnie, no oczywiście przywitałem się z nim. No to dałeś słowo, że go nie znałeś, kurwa, czy ale ty, że nie wiedziałeś. Bo jesteś bez mózgiem, zapytaj się, czy widziałem wtedy, kurwa, człowieku. Przecież to było, kurwa, na walce z twoim tatą, kurwa. No ale ja nie widziałem. A mówiłeś, że dwa treningi. Ja pierdolę, jesteś totalnym debilem. Że dwa treningi tylko z nim zrobiłeś. A przygotowywałeś ile zrobiliśmy treningu? A przygotowywałeś się ze szpilką jesteś po prostu... Mindą do szpilki. Zajebaliśmy 3 miesiące przygotowań do szpilki. Dobrze, no. Denis, poczekaj chwilę. Dwa razy byłeś z nim na macie, kurwa. Zawijaj się, kurwa. Farmazonie, czy... Ja to się ty, bo ty farmazon. Tutaj zapytamy kolegi. Dobrze, dlatego powiem. Teraz poczekajcie, panowie. Kamil, co ty sądzisz o tej sytuacji i czy możesz zweryfikować te słowa? Nie jestem w stanie stwierdzić, czy Denis Załęcki wiedział o tym.
ale nie mnie to oceniać. Możliwe, że nie wiedział, nie ogląda wszystkich moich wywiadów, także, że może nie być w temacie. Na Maci spotkaliśmy się jak równy z równym, jak człowiek z człowiekiem, zawodnik z zawodnikiem. Tam trenowaliśmy i poprawialiśmy swoje umiejętności. Dziękuję Denisowi za ten czas spędzony u nas. Mam nadzieję, że... Wy to się, kurwa, chyba ugadaliście na mnie, kurwa, we spółce jakiejś, nie? Ale co ty pierdolisz, człowieku? Naprawdę. Kurwa, ty jesteś jakiś odklejony. Trener Okliński z Kamilem Mindopa, jak Minda się zaciesza, kurwa. Dobry, na cwancyku byczki. Słuchaj, ale słuchaj, ale... Trener się, kurwa... Z tego, co trener, wiem, też trener grypsowałeś. Wywiadzie, trener... Denis, też grypsowałeś, tak? Ale co ty, kurwa... A witasz się z żandarmem? Witasz się. Z policjantem się witasz. Ziomuś. Nie ziomuś, słuchaj. Nie jestem twoim ziomkiem. Ziomuś, ty, ale w ogóle pierdolę. Powiedz... No zobacz. Sam, kurwa, się gubi, ziomuś. Panowie, musimy zejść z tematu. Człowieku, ty. Weź, ty, kurwa, farmazon. Ciągnij gichę, kurwa. Łapiesz zasuwka. Ale podajesz rękę, żeby... Ale sam łapiesz zasuwka mnie. Słuchaj, podbiłeś, kurwa, nawet nie wiedziałem, kim jesteś, kurwa. Przywitałeś się ze mną. Ale nie tylko ze mną. Ja mówię, kurwa, policjantów, żandarów, z którym trenujesz. Ty, to ty, kurwa, chcesz ze mną walczyć? Mówię, dobra, no to, kurwa, będziesz następny w kolejce. I tyle. I dopiero po tym, kurwa, się dowiedziałem, że jesteś Kamil Minda, kurwa, człowieku. Dobrze, zmieńmy klimat. Tak, profesorowie kryminologii, musimy odpuścić trochę. Nie, profesorowie, Mateusz, nie przesadzaj, kurwa, też, tylko to, co mieliśmy wyjaśnić, to wyjaśniłem. I chuj, ja od początku, kurwa, odkąd jestem w organizacjach freakfightowych o charakterze sportowym, nie wychylałem się, kurwa, mimo tego, że jestem ze środowiska, o kryminale. Bo ja do tego, kurwa, nie nakłaniam, bo wiem, z czym to się je i co, jak to smakuje. Dlatego musimy tam, zejść gdzie ja, z tego. Kurwa, dlatego... już stamtąd wracam, tam dopiero, kurwa, Załęcki Denis zapierdala, rozumiesz? Okay, dlatego to nie pierdol, że to jest kryminologia, kurwa, bo to, co miałem do wyjaśnienia, to wyjaśniłem. Ale gadacie o tym w kółko, musimy zejść trochę z tego. A sam, kurwa, żeś zaczynał takie pytania, kurwa, co do Denisa. Pokazałem i tak dalej. Bójkę. Jeszcze w pierwszych fazach, kurwa, Heiliga i tak dalej. No to po chuj to wszystko, kurwa. Stary, gadacie o tym w kółko. Teraz, musimy, kurwa, ten się wkręcił, tematu. To jest jebany jego kontent. Ale nie mówię do to nie ciebie, jest, kurwa, mówię kontent, kurwa, człowieku, tak się nie powinieneś zachowywać. Jeszcze raz, dobrze, bo za chwileczkę zrobimy face to face. Paflunisz i za bardzo się jąka. Spokojnie, bo on za bardzo paflunisz i jąka, nie zrozumiałem. Jeszcze raz, możesz powiedzieć? Przewin sobie to, kurwa, człowieku, po co mam sobie przewinąć? Przewin sobie nawin i nie pomyl. Dobrze, panowie, zmieniamy temat, przechodzimy do Daniela Mielańczuka, który jest najwyraźniej tutaj pokrzywdzony, bo on chciałby porozmawiać może o pięknym sporcie, jakim jest, o pięknie sportu walki. Mateuszu, proszę pytanie dla Daniela, konkrecik. Daniel, jak ty jesteś przy tym wszystkim, widzisz te wszystkie bójki, ty słyniesz z tego swojego spokoju, co ty o tym myślisz, o tych zadymach, o tych bójkach, bo tak jak widziałeś w tej waszej czwórce, tylko ty na razie w niczym przy tej gali nie uczestniczyłeś, tylko w poprzedniej. Znaczy, wiesz, ja jestem sportowcem, zawsze byłem sportowcem, troszkę mnie to dziwi. Z jednej strony dziwi, z drugiej strony staram się to zrozumieć, bo to nakręca oglądalność, bo niestety społeczeństwo woli oglądać patologie i wszystkie te bójki niż normalny sport. No i to jest przykre, no ale nie chciałbym się tak wyzywać, bo to nie jest moje i tyle. Twój konflikt z Denisem Załęckim jest osobisty. Czy cieszysz się, że już... Prawdziwy. Słucham? Prawdziwy, żeby nie było, nie? Tak. I czy cieszysz się, że już w sobotę będziesz miał okazję zweryfikować... Tak, bardzo się cieszę. Mhm, dobrze. No i to samo pytanie do ciebie, Denis, już do Daniela. Czy cieszysz się, że w sobotę będziesz miał okazję stanąć z nim twarzą w twarz, no bo między wami było bardzo gorąco, no a teraz już nikt was nie będzie trzymał, będziecie mogli sobie pourywać łby. Tak, cieszę się. A czego innego oczekiwałeś? Dobrze, a czy jesteś w takim razie gotowy na potężnego zawodnika z karierą w UFC? Jestem. Pierwszy raz w życiu jestem tak gotowy jak teraz. Jeszcze nigdy nie byłem. No chciałem zwrócić na to uwagę, Denis, właśnie, że duża część... Dlaczego nie chciałeś boksu plus łokcie, jak jesteś czemu, gotowy? Czemu nie chciałem? No. Dlaczego nie chciałem? Bo nie chciałem, żebyś ustalał zasady w tej federacji, w której przychodzisz. Tylko i wyłącznie dlatego. Nie, to nie. Ale to nie jest jak będziesz chciał walkę rewanżową, to możemy zrobić plus łokcie. Ja się nie boję bić, no to nie chodzi o to. Ze mną wyjdziesz w MMA na gołe łapy, bez limitu czasowego, bez żadnych, kurwa, zasad. Do odciny, kurwa. Tak możemy wyjść na ulicy. Do odciny, tutaj, kurwa, nie ustalasz, kurwa, zasad. Tak możemy wyjść na ulicy. Rozpierdolę cię, kurwa, jak żabę. Gówno zrobisz. To jest, kurwa, chore w ogóle, że ja mam walkę z Kamilem Minną, kurwa, człowieka, jestem tak, kurwa, na ciebie cięty, chłopie, kurwa, że ja pierdolę. Jeszcze w tym roku. Ten, kurwa... To żeby przypomnieć, jeszcze że nie w tym tylko roku, mamy ale zasad konflikt. Nie ustalasz, absolutnie. Nie tylko mamy konflikt między Denisami. Na ulicy możemy, kurwa, się nie zarobisz, bo na... za mnie nie dostaniesz takich pieniędzy jak za nikogo, kurwa, innego. Za ciebie? Chłopie, kurwa, co za mnie, pierdolisz, kurwa, ty? To ty są, kurwa, kowadła. To są, kurwa, kowadła. One ta, będą, kurwa, poczułem, kurwa, kowadła. Mogłeś pokazać kowadła tamty. Poproszę pokażesz o plik, po gali. Poproszę o plik Minda dla naszych reżyserów. Zobaczmy, bo nie tylko między Denisami było ostro, ale działo się również między panami.
No ale powiedz mi sam, kto normalny po zerwaniu z dziewczyną na drugi dzień jedzie do jakiegoś transa? Kto normalny jedzie? Kurwa, no ja nie wierzę, co za gościu w ogóle, kurwa. Kto normalny wierzy do razu? Ty debilu. Posłuchaj, czy ty wiesz, czy ty wiesz, czy ty wiesz, nie jestem f***em. Słuchaj, nie, nie jestem f***em, nie wiem, co, nie wiesz, co za... Chodź. Się podziało? No co? O, to jaki frajer, wiesz co znaczy? No kurwa, to od czego mnie wzywasz? Od kogo mnie wyzwałeś? Nie, ale ty hamuj się kurwa trochę, kurwa. Sam się hamuj. Ty, a czemu się nie bijesz z miną w MMA? Bo dam mu rewanż w MMA, bo nie jest na tyle, słucha. Dlaczego nie bijesz się teraz? Bo się boisz. Bo się boisz. Nie, bo jestem za mało doświadczony do tego, żeby... Bo się boisz, bo cię rozporujesz 3 sekundy. Bez podjazdu jesteś. Ja nie jestem takim farmazonem jak ty, ja nie owijam. Ale jesteś bez podjazdu. Ja nie mylę ludziom oczu. Po prostu przyznaję się bez bicia, słuchaj, że jestem za mało, kurwa, doświadczony do tego, żeby wyjść z takim zawodnikiem, kurwa, w MMA. Ale... Dam mu rewanż jak najbardziej w MMA, rozumiesz? Tutaj rewanże, rewanże się nie kupają, także rewanżu tu nie będzie. Dobrze, ty wiesz. Ty nie chcesz kurwa z Danielem wyjść kurwa w boksie z łokciami czy w K1, a ty kurwa człowieku na face to face kopiesz, na roście kurwa ze mną kopiesz, to gdzie ty kurwa jesteś? Bo to jest mój odruch, zachowawczy. Kurwa w głowie odruch. Nie biję się w K1, bo muszę sobie utrwalić, jestem po operacji świeżo. A to jest logiczne, że gość kurwa, który jest zajebistym zawodnikiem, będzie mi kopał. Ale ja chciałbym ci uwierzyć naprawdę. Jeszcze raz. Ja bym chciał ci uwierzyć, naprawdę uwierz. Ale mnie chuj obchodzisz, ty mi wierzysz. No, ty kurwa jesteś, chłopie. Ale ty jesteś kurwa zwykłym kiepem. A ty jesteś zwykłą pająką, a ty z parówą jesteś zwykłą. Kamil, bo ty tak widzę, że też chcesz coś powiedzieć, do końca nic się nie odzywasz. Przed chwilą pokazałem waszą przepychankę. Co ty masz do powiedzenia w tym wszystkim? Które słowa cię aż tak w tym wszystkim ruszają? Bo tu widzisz, że panowie trochę przyćmieli wasz kontakt. Czyj telefon? Kamil, zabierz głos. No, panel podwyższonego ryzyka to nie były tylko słowa. Mało powiedziane, to jest panel naprawdę gorący, mega. Kamil, głośniej. Chciałbym powiedzieć, że jestem przeciwko takiemu chamskiemu zachowaniu tutaj na tej gali. Ja pierdolę. No tak, ale sami się popychaliście z Denisem Labrygą dopiero co. Uważam, że na konferencji powinny panować trochę zasady bardziej. No bo widzę tutaj już się ktoś... Kurwa, boi się? Następny. Nie wiem, czy mam... Krzesłem wyłapać? Czy... Panowie chcą rzucać krzesłami? Kamil, ty musisz mówić swoje po prostu. No wiem, dobrze. Tak, miałem kiedyś możliwość służenia w żandarmerii wojskowej w oddziale specjalnym. Tego się nie wstydzę, także wręcz przeciwnie, chwalę się tym. Nie chciałbym, żeby... No ale jaki ty jesteś wojskowy, słuchaj? Ty jesteś żandarmem. Ty robisz pod górkę swoim ludziom, rozumiesz? Czyli Wojska Polskiego, kurwa. Żeby się wypowiadać o tym? Ale sam się witasz z takimi ludźmi. Ale ty takim ludziom... Ty pierdolisz, chłopie, ty. Dobra. Chcemy mu dać mikrofon, czy... Tak, ty mówisz, że on robi, kurwa, dobrym ludziom i tak pod górkę, tak? Nie oczywiście. Dobrym ludziom, tylko swoim ludziom. A co powiedziałeś, kurwa, że z kim się będziesz witał i z kim będziesz ręce sobie podawał? Ty jesteś pierdolnięty. Ja ci mówię, debilu, że ja ci, kurwa, na live nie chciałem mówić o tym, dlaczego, kurwa, są sprawy wyższej, kurwa, rangi. Ale to wiedzą twoi koledzy, jeszcze raz zaznaczę. Tam, i ci to przywino. Już tam nie należysz. Może zrozumieć. Ty tam, kurwo, nie należysz. Już tam nie należysz. I skończyłem z tobą rozmawiać, kurwa. A ja z tobą. Ciągnij się. Daniel, ja tak jeszcze ciebie bym chciał dopytać. Jak stoisz i słuchasz tego wszystkiego, to ty jesteś po którejś stronie, czy w ogóle cię to nie dotyczy? Wiesz, ja zawsze jestem za kolegami i to się nigdy nie zmieni. Jakbyś mógł troszeczkę głośniej. Mówię, że ja jestem zawsze za kolegami i to nigdy się nie zmienia. Okej, poproszę jeszcze teraz o plik od reżysera o nazwie Labryga i tam zobaczymy to, co się stało między Denisem a Kamilem na roście. Przesadziłeś? Obejrzyj jeszcze raz i zobaczysz. Ale co mówiłeś? Jesteś kurwą? No tak, jestem. No bo jesteś, no. No to ja jesteś czpelem, a ty jesteś czpelem. No nie, no kurwa, chłopie.
Kurwa, twoje słowa naprawdę się nie liczą. Jeszcze raz, przepraszam? Mówię, że jego słowa naprawdę się nie liczą. Okej, natomiast dużo tej złej krwi, Denis, stałeś się takim tutaj głównym bohaterem tego całej tej gali Cloud 2. Wiesz, nie chcę przejmować pałeczkę po, kurwa, tym jego mościu ulizanym, ufarbowanym, ale... Ty się kurwa, na mnie wzorujesz, kurwa, sytuacja tego wymaga. No, przepraszam młodzież za moją postawę, słuchajcie, ale no niekiedy nie można sobie w kaszę dmuchać. Ale przykładem nie jesteś i nie będziesz. To ja zmienię też troszkę klimat. Denis, zapytam cię, jedną z takich rzeczy, która wywołała ogromne poruszenie w internecie przy twoim pierwszym podejściu do Daniela na konferencji była twoja forma fizyczna, która no nie była najlepsza. Ludzie tam robili jakieś memy, wyśmiewali i tak dalej, ale od tamtego czasu oczywiście widać bardzo mocno, że wziąłeś się do siebie. Czy chcesz może, nie wiem, wyjść na środek, zaprezentować swoją obecną formę? No, bo chyba to jest... Ja nie będę pajacował tutaj, no gdzie? Okej, spoko, ale w takim razie... Ale w takim razie rozumiem, że cały ten czas poświęcony na pomiędzy walką był poświęcony właśnie na to, żeby dostosować się do naprawdę topowego przeciwnika, bo mimo że z Danielem nie jest ci po drodze, to rozumiesz, jak wielkie to jest wyzwanie. Prawdopodobnie największe w twojej karierze. No i pytanie, czy też tak to widzisz jako największe wyzwanie? Tak, tak to właśnie widzę. Sorry, ale już jestem bez humoru, już wkurwiony. Widzę, że jesteś strasznie zdenerwowany, ale fajnie byłoby pogadać nie tylko o tych rzeczach, a także o jednak sporcie, bo spotykacie się na gali sportowej, prawda? Natomiast czy twoja niechęć do Daniela i Daniela do ciebie ucichła przez to wszystko, że masz teraz konflikt z Denisem? Nie, my sobie wyjaśnimy to w klatce, już tutaj nie będziemy na siebie huczeć, już Daniel powiedział na ostatniej konferencji, że co zostało powiedziane, to już zostało powiedziane, teraz idźmy się bijmy, tak? Okej, ale jak sam widzisz, ludzie coraz bardziej zwracają uwagę na to wszystko, co się dzieje między wami chłopaki, niż między waszymi walkami. I nawet widziałem takie komentarze, że niektórzy domagali się zmiany, żeby Denis walczył z Denisem, a Daniel z Kamilem. Bułał się za wywiadem, wziął, zobacz. No tutaj przyszedł sobie atencji poszukać, no ale chuj tam. On nawet nie słyszy teraz tego, że to mówisz. I wysyła ci buziaczki, Buła. Dziwny jest ten świat. Dziwny jest ten świat. Sam Czesław Niemen by tego nie napisał lepiej, a i tak to zrobił. Wracając jeszcze do tematu Denis Labryga, Kamil Minda. Chciałem zapytać, bo to jest walka, gdzie konflikt jest nie tylko wasz personalny, ale też jest to, można powiedzieć, myślę, krucjata Denisa kontra cały twój klub, kontra też trener i tak dalej. No i z ust trenera Okińskiego padło, że Labryga nie będzie miał okazji wyjaśniać całego klubu, ponieważ zatrzyma się już na tobie. No i to jest pytanie do was obu. Po pierwsze, czy czujesz się, że tak powiem, będąc wystawionym jako ten pierwszy zawodnik, że już na tobie skończy się ta krucjata Denisa Labrygi? No i Denis, czy potem, jak już z Kamilem zakładamy, że wygrasz, no kto byłby następny na twoim celowniku? Poza Denisem, bo to oczywiście też wiemy. Więc Kamilu, zacznij. Tak, uważam, że... Głośniej, proszę. Tak, uważam, że będę pierwszym i ostatnim zawodnikiem, z którym się spotka Denis w ringu czy w klatce. Uważam, że bardzo duży ukłon z naszej strony, że daliśmy mu szansę walki ze mną na jego zasadach. Nie robiliśmy zasad MMA, może dlatego, że on by się nie zgodził, tak, ale K1 rozstrzygnie, także idziemy w jego grę i sprawdzimy tak naprawdę, na jakim jest poziomie. Okej, Denis, to samo pytanie do ciebie. Czy jakby po pierwsze, no, czy czujesz, że no, Kamil został postawiony jako rzeczywiście taka mocna przeszkoda do przejścia i kto kolejny, jeżeli chodzi o adeptów Mirosława Okińskiego? Słuchaj, no na pewno Kamil jest takim gościem doświadczonym w sportach walki, no i to będzie dla mnie wyzwanie. Co mogę powiedzieć? No mogę tutaj, kurde, wiesz, rzucać argumentami i mówić, że po prostu wygram tą walkę poprzez to i tamto, no ale to jest waga ciężka, rządzi się swoimi prawami, no i zobaczymy już, co zaprezentujemy 28 października, wiesz. No słuchaj, no już niebawem. Trener Mirek słynie z tego, że bardzo mocno poddymia, ale mam takie poczucie, że jeżeli chodzi o waszą walkę, no jest to o wiele bardziej osobiste niż zazwyczaj. Nie wiem, czy też tak to odbierasz, no bo wydaje się, że te właśnie takie przytyki, no to są naprawdę bardzo mocne. Czy ty to w ogóle czytasz, czy ty to śledzisz, czy chciałbyś się jakoś do tego odnieść? Wiesz co, jak najbardziej coś osobistego to jest. No my z trenerem Mirkiem od niedawna w sumie i tutaj Mindą toczymy batalię. W sumie z inicjatywą z ich strony, no bo sobie wykrzyczeli sobie tą waleczkę.
No ale że ja lubię wyzwania, no to podjąłem się rękawic, tak, i Kamil myślał, że wydygam, mówił tak od początku, że się boję. Nie, ja się nie boję po prostu, nie, ja czekam na odpowiedni moment. Ale przyjęło się, labryga dyga, ludzie zaczepiają mnie w sklepie, Kamil, i krzyczą. Minda, pinda też się Kamil, przyjęło, labryga, słuchaj, dyga, ale to się przyjęło, naprawdę. Labryga natomiast nie dyga, słuchaj. No i dlatego z tobą wychodzę. Cieszy mnie to. Wychodzę do klatki i będziemy robić, kurwa, robotę, wiesz. Dzisiaj będziemy mieli specjalne face to face'y i już za chwilę będziemy do nich przechodzić, ale najpierw słyszę, że nasz montażysta wygrzebał to, co się kłóciliśmy na pierwszej konferencji, czyli o ten filmik, gdzie Denis rozpoczął swój konflikt tak naprawdę z Danielem. Ty, mamy ale ten, słuchaj, filmik. Ja sobie nie życzę, żebyście go puszczali, bo tam poszło za dużo słów, których nie powinienem mówić Daniela stronę, i sobie nie życzę, żebyście to od początku wajchowali, tak? Okej, okay, nic takiego chłopie, nie mówię. Ty już tyle masz, kurwa, człowieku, rzeczy. Ale ty się w to nie wpierdalaj, że się bo ciebie to mam w chuju i ciebie jebać, teraz, kurwa. Że, kurwa, ci wstyd za to, to nikomu nie dziwne, słuchaj. Ale nie, no za Daniela przegiąłem, potrafię się publicznie przyznać, kurwa, do błędu, ale ciebie to chuj w dupę, kurwa. Ale co w tym jest takiego śmiesznego, bo nie wiem, nie rozumiem. Śmiej się z siebie, wiesz. Będziemy się razem śmiać. Śmieszny jesteś, kurwa. Będziemy się razem śmiać. Natomiast Denis, jest pytanie, cały czas słyszę je. Czy naprawdę nie chcesz, żebyśmy puścili ten fragment? Będziesz mógł się odnieść do tego, jeżeli chcesz powiedzieć, ale że przegiąłeś. Ale ja już się do tego odniosłem. Przegiąłem tam pałę i tyle w temacie. A chcesz... No dobrze. Chcesz Daniela... Dawaj to puszczę, niech tu siedzi zburaczony. Co, kurwa, się teraz boisz? Ale... A czego ja... Co, nie potrafisz tego ja przyjąć na klatę, kurwa, i ale, normalnie ale tego powiedz, wyjaśnić? Ale ja się boję? Czego się boję? Kurwa mnie takiego podejście, kurwa. Tutaj, ale, kurwa, co, jesteś urabura, kurwa, a człowiek, powiedz, a jesteś, kurwa, malutki. A posłuchaj teraz. Mały ty mówisz mi, że mają puścić filmik, a ty, kurwa, a twój menadżer co robi, kurwa? Dzwoni po wywiadach i mówi, utnijcie to, utnijcie to. Tak, tak jest, czy, kurwa, nie jest? To, kurwa, daj mi mojego menadżera, żeby to potwierdził. Ale tak jest, skąd ty to, kurwa, wziąłeś? Skąd ty bierz to, kurwa, ręki, to wiesz, że twój menadżer dzwoni, bo pierdolisz głupoty, zakłamany, kurwa, i ucinają... Tak samo mówisz, kurwa, człowieku, że... twoje wywiady są poucinane, kolega, kurwa. Kolega, który cię, kurwa, trzymał na roście, to był twoim kolegą i ty nie chciałeś mu krzywdy zrobić. On cię chuja zna, chłopie. Ale że co by mój kolega? No ten ochroniarz, kurwa, co cię trzymał, tak? Ale to tak, powiedziałem, żaden ja się od osób po prostu znajomy i tyle w temacie, nie, kurwa. Nie znacie, kurwa. A co ja miałem się rzucać, miałem mu krzywdę robić, czy co miałem robić? Miałem go ugryźć, czy co? Ten chłopie złapał cię, człowieku, jak dzieciaka i tyle. Jak dzieciaka, to ja bym cię złapał, jakbyś wyszedł, kurwa. Ja pierdolę, zmielony byś był w pył. A czemu nie wyszedłeś? W pył. A czemu nie wyszedłeś? Przecież debilu, wiesz dobrze, że nas pozamykali, kurwa, i nie było dostępu, kurwa. Jaki, kurwa, nie było dostępu? A kto czekał na ciebie pół godziny pod bramą, kurwa? Pięć minut później, kurwa, byłem, chłopie, nikogo nie było, kurwa. Daj słowo honoru. Przez menadżerem stałem, poczekaj, kurwa, chwilę. I gadaliśmy. Daj słowo honoru, kurwa, że wyszedłeś. Ja ci, kurwo, jebana, nie dam, kurwa, w żadnym wypadku słowa honoru, kurwa, rozumiesz? W żadnym wypadku ci nie dam, kurwa. Żadnego słowa honoru. Moi drodzy, poproszę o specjalną arenę dzisiejszych face to face. Niech ta arena ruszy do nas i zobaczycie też face to face Denisa Labrygi z Denisem Załęckim. To będzie chwilowa akcja. Za chwilę zobaczycie pierwszy raz w historii polskich freak fightów specjalną arenę, dzięki której panowie będą mogli spojrzeć sobie w oczy i się nie pozabijać, żeby doszło do ich walki. W tym momencie możecie zobaczyć, jak wygląda specjalna klatka. Panowie ochroniarze, prosimy przygotować szyk. I panie i panowie, to jest naprawdę niesamowita rzecz. Nazywa się to Ice Wall, czyli lodowa ściana. Ściana, która oddzieli dwóch zawodników od siebie. I zapraszamy. Będzie naprawdę bardzo grubo. Będą wielkie emocje, to będą face to face'y na miarę freak fightów 20. Denis Załęcki, Denis Labryga. Lecimy z face to face'em. Trzeba było być taki mądry wtedy. Podejdziecie panowie bliżej do siebie? Podejdziecie bliżej do siebie? Wow! Nie rozwal sobie pięści. Denis, uważaj, żebyś się nie kontuzjował, bo to jest jednak solidna... Do takiej klatki wejdziemy, ona będzie miała tyle samo wymiarów. MMA na gołe łapy, zero zasad. Miałeś możliwość zrobić ze mną to na ulicy. Bijemy się boksersko i możemy na gołe łapę, nie ma problemu. Mała klatka, żebyś nie spierdalał. I w tym momencie zapraszamy Daniel Omielańczuk, światowa topka MMA wagi ciężkiej, były zawodnik top 15 UFC i Denis Załęcki face to face jeszcze raz. Nie musimy się zamykać. Pytanie, czy to samo zdanie ma Daniel Omielańczuk, że nie musicie się zamykać.
Czy macie sobie coś do powiedzenia? Powiemy w klatce. Obaj panowie niesamowicie skupieni. Pojawił się lekki uśmiech na twarzy Denisa Załęckiego. Padło wiele cierpkich słów, ale już w sobotę przemówią pięści. Daniel Omielańczuk i Denis Załęcki, dziękujemy za face to face'a. A teraz ci, którzy kiedy ostatni raz patrzyli się sobie prosto w twarz, latały pięści, latały popchnięcia. Ostatnim razem Denis Labryga zdzielił prawym Kamila Mindę, ten później go popchnął. Działo się face to face. Jesteś gotowy? Dobra bitka będzie, co? Uśmiechnięci, radośni, przede wszystkim pewni siebie i pewni wygranej. To będzie jeden z najciekawszych pojedynków Cloud MMA 2! Jak widać, klatka spełniła swoją rolę, ponieważ już w sobotę odbędzie się gala Cloud MMA 2, moi drodzy. Będą to wielkie emocje w piątek, ważenie, gdzie jeszcze raz panowie zaprezentują swoje umiejętności i staną do siebie twarzą w twarz, ale przede wszystkim musimy dbać o to, żeby w sobotę doszło do tych pojedynków. Więc pamiętajmy, że od dzisiaj do soboty każdy wieczór jest wieczorem z Cloud MMA. Jutro program między innymi z Nikitą i Gosią. W piątek media trening oraz ważenie. I oczywiście w sobotę gala Cloud MMA 2. Biletów już nie ma, ostatnia szansa na ich zdobycie drogą fortuny. Bilety VIP ogarniajcie. Jeżeli chodzi o pay-per-view, możecie zdobywać oczywiście na Cloud MMA TV, możecie ogarniać od swoich ulubionych influencerów. Koniecznie bądźcie z nami. To jest czterech naprawdę potężnych wojowników, czterech kotów, a na samej gali oczywiście tyle zróżnicowanych pojedynków, tyle ciekawych zestawień i bardzo dużo emocji. Dziękujemy wam bardzo serdecznie za ten ostatni panel. Daniel Omielańczuk, Denis Labryga, Kamil Minda, Denis Załęcki, Mateusz Kaniowski i Arkadiusz Pawłowski. Bardzo dziękujemy. Cloud MMA 2 już w sobotę. Codziennie będziecie mieli od nas programy. Dziękujemy za ten czas. Do zobaczenia. I nieszczęścia. Obecnie bogini wszystkiego tego, co czujesz, kiedy grasz. Czasem wygrywasz, a czasem nie. I to też jest okej. Tak jest! Jestem Fortuna. Mówią, że sprzyjam parciarzom, ale sprzyjam wszystkim, którzy chcą to poczuć. Chcesz? Możesz pobrać aplikację i grać jak chcesz. Fortuna sprzyja tym, którzy grają.